Ale chcę Państwu przekazać trochę z tego, co wiem o roli problemu niemieckiego, problemu zjednoczenia Niemiec dla Okrągłego Stołu i dla jego przebiegu i dla jego wyników, w konsekwencji również dla dzisiejszej Polski, kształtu klasy politycznej, składu klasy politycznej, porozumienia z komunistami, które zostało zawarte przy Okrągłym Stole, właśnie w kontekście niemieckim, szczególnie w kontekście zjednoczenia Niemiec. Może rozpocznę od tego, że Państwo sobie oczywiście wszyscy wiecie, że istnienie NRD było takim zamurowaniem, zabetonowaniem PRL-u w bloku sowieckim, prawda? No, gdyby Sowieci w 1945 nie dotarli tutaj do Łaby, to granica na Odrzejny się zmieniłaby, gdyby załóżmy zajęli całą Polskę gdzieś do Odry i tutaj stanęli, a po drugiej stronie byli już Amerykanie, to bylibyśmy zapewne w innej sytuacji politycznej. NRD oddzielało Polskę bardzo skutecznie od Zachodu. Polska nie miała granicy, nie mieliśmy granicy ze Szwecją, ale przez morze, tak, bezpośrednio. A wszystkie inne granice to były granice z krajami komunistycznymi. W związku z tym Polska była w więzieniu, bardzo dokładnie trzymana. W NRD system był jeszcze twardszy niż w Polsce, także skutecznie uniemożliwiał kontakty. One się tam zmieniały, z czasem poprawiały, znaczy łatwość przejazdu przez NRD, ale zawsze była trudna. Ja raz jechałem przez NRD, miałem rewizję osobistą. No, nie będę wchodził w szczegóły, ale chodzi o to, że istnienie NRD było dla Związku Sowieckiego wielkim atutem w całej rozgrywce o Europę, a dla Polski było gwoździem do, czy zamkiem do klatki, do więzienia, w którym była PRL. Nie wiem, z kolei, czy Państwo interesowaliście się tą sprawą, ale pierwsze pomysły na zjednoczenie Niemiec pojawiły się tuż po śmierci Stalina. To Beria, który na krótko, zanim go po paru miesiącach zamordowano, miał zamiar zmienić politykę sowiecką w stosunku do Europy i właśnie jednym z głównych elementów tej nowej polityki miało być podjęcie rozmów, negocjacji na temat zjednoczenia Niemiec, również na temat przywrócenia Jałty w Polsce, to znaczy, że w Polsce miały być takie półdemokratyczne rządy, to znaczy do współrządzenia miała być dopuszczona opozycja. No, tutaj tak jak to było w 1934, tam Mikołajczyk był wicepremierem, coś takiego miało zostać powtórzonego. Bardzo możliwe, że gdyby Stalin żył, to też z czasem by w tą stronę politykę poprowadził, ale niewątpliwie jest tak, że ta polityka odmrożenia tych stosunków w Europie Wschodniej była zainicjowana przez Berię. Wspominam o tym dlatego, bo to jest o tyle ważne, że to były koncepcje opracowywane, pojawiające się szczególnie dobrze analitycznie, opracowane w wywiadzie. Beria był szefem sowieckich służb specjalnych i tam wywiad zagraniczny miał ten analityk, którego twierdzili, że można kontrolować Niemcy Wschodnie, Polskę i inne kraje podbite przez Sowietów skutecznie, nawet jeżeli się ten system zmieni na półdemokratyczny, powiedzmy. To, co się mniej więcej działo w Finlandii, pamiętacie Państwo. Finlandyzacja oznaczała, że Finlandia ma niekomunistyczny rząd, ale na czele tego rządu stoją przeważnie agenci NKWD, później KGB, prawda? I jakoś to skutecznie, oczywiście nie wpuszcza tam się Amerykanów, że to jest taki grunt neutralny. Więc ta finlandyzacja, te plany finlandyzacji Europy Wschodniej już wtedy rozwijano, później po dojściu do władzy Chruszczowa to zostało zarzucone, ale pojawiło się znowu po wyborze, po śmierci Breżniewa i wyborze Andropowa, szefa KGB na
na szefa KPZS. I od tego momentu sprawa zjednoczenia Niemiec stała się sprawą już europejską. To nie były wtedy jeszcze głośne ruchy polityczne, ale na zapleczu. Dzisiaj wiemy, że tajnie już wtedy w polityce europejskiej ta sprawa się pojawiła. To Niemcy szczególnie byli w tym zainteresowani. Tutaj trzeba od razu powiedzieć, że zachodnie Niemcy, zachodnie władze RFN zawsze licząc na to, że kiedyś dojdzie do tego, że Związek Sowiecki podejmie jakieś rozmowy o zbliżeniu Niemiec, jeszcze wtedy nie było mowy o zjednoczeniu, ale o jakimś ułatwieniu kontaktów i tak dalej, władze zachodnie niemieckie niejako płaciły za tą opcję zbliżeniową, płaciły dystansem wobec Polski, czy wobec interesów narodu polskiego. To sam PRL niby był doceniany, ale na przykład Solidarność była traktowana wrogo. No, tutaj symbolem są rządy kanclerza Helmuta Schmidta i ta jego sławna wizyta 13 grudnia był w Berlinie Wschodnim i tu złożył te oświadczenie na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego, czyli zamordowaniu Solidarności, że wreszcie będzie porządek, prawda? No to jest ten symbol tych stosunków zachodnio-niemiecko-sowieckich, które miały służyć gwarantowaniu przez zachodnie Niemcy wrogiego stosunku do Polski i przez to uzyskanie do polskich aspiracji wolnościowych i przez to uzyskanie jakby zgody Sowietów na jakieś ułatwienia w kontaktach tutaj rodzinnych, kulturowych, społecznych między RFN a NRD. Andropow umarł i krótko rządził Czernienko, to zostało znowu zawieszone, do władzy dochodzi Gorbaczow i ten Gorbaczow to był właśnie człowiek Andropowa, człowiek KGB w istocie i ten pomysł na to, żeby ratować komunizm za pieniądze Zachodu, szczególnie za pieniądze niemieckie, jak liczono. Tam tyle była jeszcze sprawa zablokowania tych amerykańskich wojen kosmicznych. Pamiętacie Państwo, to całe skomplikowane historie, rakiety Tomahawk, SS-20 we wschodniej Europie. To jakby stosunki amerykańsko-sowieckie to jest jedna sprawa, ale Sowieci wobec kryzysu, pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, komunizm się okazał systemem niefunkcjonalnym ekonomicznie, liczyli na to, że uda im się za pewne ustępstwa w sprawie właśnie zbliżenia RFN-NRD uzyskać jakieś wielkie kredyty, pomoc ekonomiczną, technologiczną. Chodziło o ratowanie gospodarki sowieckiej i tutaj rola Niemiec z natury rzeczy wyglądała na to, na konieczną. Oczywiście przy okazji, czyli na to, że może uda się w zamian za zgodę na zbliżenie dwóch państw niemieckich uzyskać eksmisję Amerykanów do zachodnich Niemiec. Prawda? To było na początku, to tak mniej więcej wyglądało, że domagano się, pamiętacie Państwo, że w zachodnich Niemczech bardzo silne były tak zwane te marsze wielkanocne, żądające tam usunięcia rakiet, ale w ogóle usunięcia Amerykanów z zachodnich Niemiec, niech Amerykanie się wnoszą, prawda, za kanał La Manche, czyli do Anglii, w istocie o wyłączenie Europy Zachodniej z wojsk amerykańskich, no zaczęłoby, wtedy jeszcze Sowieci marzyli o podboju Europy. Jaruzelski z Armią Polską miał tu swoje zadania, miał zdobywać północne Niemcy, Danię, prawda? To były jeszcze marzenia te agresywne.
nie mamy, jak mówię, wszystkie te plany sowieckie do natury rzeczy do Polski docierały śladowo tylko przez komunistów, a ci komuniści, do których to docierało, to byli przeważnie ludzie właśnie podporządkowani, tak jak Jaruzelski, NKWD, a później KGB. No więc oczywiście oni tego nie rozpowszechniali. Niewiele o tym wiemy. To są zupełnie śladowe informacje, ale jest pierwsza informacja pewna, pochodzi z 87 roku dopiero, z rozmów delegacji rządowej PRL-owskiej w Komisji Wspólnej z Episkopatem. I tą informację podał zarówno arcybiskup Dąbrowski, jak i ksiądz Orszulik. Obaj byli świadkami tej rozmowy z przedstawicielami rządu, którzy powiedzieli stronie kościelnej, czy zawiadomili stronę kościelną, że sytuacja międzynarodowa Polski pogarsza się w sposób istotny, staje się w ogóle niebezpieczna, ponieważ Związek Sowiecki zmierza w kierunku odprężenia w stosunkach RFN-NRD, a może nawet zjednoczenia Niemiec. Dla całej elity władzy w Polsce było to zagrożenie zupełnie podstawowe. Od 1944 roku, od wkroczenia Armii Czerwonej na ziemię polskie, całość planu okupacji Polski i sowietyzacji Polski polegała na tym, żeby Polaków przeciwstawić Niemcom, prawda? To nie było zresztą trudne, no, po tej straszliwej okupacji niemieckiej. Nastroje antyniemieckie były w Polsce sformułowane tak silne, że łatwo dawało się namówić, czy uzyskać współpracę przeciwko Niemcom. Ale wracając do tej notatki arcybiskupa Dąbrowskiego i księdza Orszulika. Oni tam podają, że od tego czasu rozpoczęły się intensywniejsze kontakty dotyczące również tej kwestii między władzami PRL a Kościołem. Myślę, że można interpretować tą notatkę w ten sposób, że skoro polscy komuniści w 1987 roku zawiadomili polski episkopat, że Sowieci zmierzają w kierunku zjednoczenia Niemiec, to znaczy, że w Związku Sowieckim te działania zostały podjęte wcześniej. Czyli mamy tu do czynienia raczej z sytuacją już w toku, a nie z sytuacją planowaną. Rozumiemy, że nie było tak, że Sowieci pierwszą rzeczą, którą zrobili, to poinformowali tych polskich zarządców PRL-u, że mamy takie plany, przygotujcie się tutaj, prawda? Oni najpierw rozpoczęli te rozmowy, w jakimś momencie dopiero zawiadomiono władze PRL o tym, że takie plany są w toku. One były zawsze bardziej zaawansowane niż ujawniano to wobec opinii publicznej. Opinia publiczna dowiadywała się na końcu o niespodziewanych, zaskakujących rozwiązaniach, które były oczywiście poufnie przygotowywane dużo wcześniej. Więc możemy sądzić, że do planowania zjednoczenia Niemiec doszło bezpośrednio po objęciu władzy przez Gorbaczowa, czyli już w 1985 roku, skoro w 1987 o tym Sowieci zgodzili się, bo oni musieli wyrazić na to zgodę, żeby władze PRL zawiadomiły o tym episkopat. Skutkiem bardzo, bardzo szczególnego rodzaju tego spotkania z przedstawicielami episkopatu była znane w tym czasie wydarzenie, które już popadło w zapomnienie, ale zupełnie niesłusznie, mianowicie wizyta Jaruzelskiego w Watykanie w 87 roku w grudniu. Dzisiaj przełożona została co prawda o tydzień msza w intencji Jana Pawła II, ale bo to w Polsce w ubiegłą niedzielę obchodziliśmy, więc może to nie jest dobry moment, żeby o tym wspominać, ponieważ
te kontakty, ta rozmowa i konsekwencje tej rozmowy mogą wskazywać na to, że komunistom, no Jaruzelskiemu osobiście, ale w ogóle komunistom, agenturze sowieckiej w dodatku w Watykanie, agenturze polskiej w Watykanie, ale ona służyła oczywiście Sowietom. Udało się jedna połowa drugiego w jakimś stopniu włączyć w akcję władz PRL w sprawie zjednoczenia Niemiec. I to w sposób, myślę, dla polskiej racji stanu niekorzystny. Faktem jest, że to, co przeszło, przeciekło do wiadomości publicznej, że była to rozmowa bardzo szczera, bardzo otwarta, bardzo satysfakcjonująca dla Jaruzelskiego i w ten sposób dla was PRL. I na pewno była to najdłuższa audiencja, jakiej kiedykolwiek udzielił Jan Paweł II jakiemukolwiek politykowi. Także, że miało to swoją wymowę. No o czym tak długo, prawda, rekordowo długo mógł ten Jaruzelski, autor stanu wojennego, człowiek, który zamordował Solidarność, miał z naszym Janem Pawłem II rozmawiać. No, dzisiaj z moich rozmów z ludźmi Kościoła wynika, że ważnym elementem tego spotkania była właśnie kwestia zjednoczenia Niemiec i zagrożeń, które wtedy z tej strony, których się z tej strony spodziewano. Należy przypomnieć, że oczywiście to był czas, w którym zachodnie Niemcy konstytucyjnie, no Państwo na pewno najlepiej znacie te sprawy, no nie, co prawda uznawały granice na Odrzejny się, to było to porozumienie Brandt-Gomułka jeszcze, ale konstytucyjnie sprawa była formalnie otwarta, brakowało, no oni się domagali tego traktatu pokojowego i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ta obawa o to, że Zjednoczone Niemcy mogą zażądać, czy starać się prowadzić do polityki europejskiej problem ewentualnego zwrotu, czy w jakikolwiek sposób tak zwanych polskich ziem odzyskanych, szczególnie na wschodzie, bo to już o Prusy raczej nie chodziło, bo Prusy po części należały do Związku Sowieckiego, czyli tutaj Warmii i Mazury mieliśmy zagwarantowaną dzięki temu, że Rosjanie oczywiście nie zwykli zwracać czegoś, co przyłączyli do swojego państwa, ale tutaj Szczecin, powiedzmy z Wrocławiem, podobno mógł podlegać dyskusji, jakimś roszczeniom, a w każdym razie niewątpliwie odwróceniu sytuacji, to wtedy nie byłoby tak, że to nie Polacy mają prawo do jakichś oczekiwań, do roszczeń ze strony niemieckiej, a przeciwnie, może Niemcy mają jakieś prawa do roszczeń wobec Polski. No to była sprawa otwarta. W każdym razie takim bardzo, bardzo ważnym składnikiem, mało do dzisiaj też znanym tego problemu, a dotyczący, przepraszam, troszeczkę duszno jest chyba, czy nie można by jakieś okna otworzyć? Bo ja jestem trochę wyżej od Państwa, może troszeczkę mam poczucie, że troszeczkę jest, za chwilę się zrobi duszno. Może jakieś górne, to lepiej. No dobrze, bardzo przepraszam. Wspomniałem wcześniej o tym, że dla Sowietów, dla komunistów polskich po 1944 roku najłatwiejszą płaszczyzną porozumienia z Polakami, z ogółem Polaków, z armią krajową, z tym, co pozostało w Armii Krajowej, z tym, co pozostało po rządzie londyńskim, z polskimi patriotami, to był stosunek do Niemców, prawda? Tutaj pamiętam, nie wiem, czy Państwo, starsi Państwo może pamiętają, może takich starszych Państwa już nie widzę, to, ale jeszcze po wojnie w urzędowych dokumentach pisano słowo Niemiec, Niemcy z małej litery na przykład, to tak? To w starych dokumentach to widzimy. To była ten wspólny nastrój był rzeczywiście bardzo mocny i od tego czasu datuje się
rekrutacja czy werbowanie agentury na rzecz NKWD, UB, Urzędu Bezpieczeństwa, później Służby Bezpieczeństwa, w środowiskach, nazwijmy je patriotycznych, a w każdym razie niekomunistycznych, również w kościele, również wśród księży. I z dzisiejszej perspektywy właśnie no, mówi się o tym, że werbunek się odbyło no, tam o pieniądze, bo kariery, bo tak jak się to agentów wynajmuje na ogół no, w każdym kraju na świecie. Ale w Polsce szczególnie ważną płaszczyzną tego, czy argumentem na rzecz tej współpracy, tajnej współpracy, było osłanianie tego, podjęcia tego podłego zawodu, bycia agentem komunistycznym. Było to właśnie, że tu musimy razem przeciwstawić się zachodnio-niemieckim roszczeniom terytorialnym, prawda, bo oni chcą zagarnąć nasze ziemie odzyskane, Szczecin, Wrocław i tak dalej. Co będzie? My razem ze Związkiem Sowieckim musimy wyrazić poparcie dla legalności PRL-u, w związku z tym również poparcie dla sojuszu ze Związkiem Sowieckim w imię właśnie obrony przed zachodnio-niemieckimi rewanżystami. Pamiętacie Państwo, że tam symbolizowano Niemcy Zachodnie wówczas postacią Gelena, tego szefa wywiadu, który jeszcze pracował oczywiście w okresie nazistowskim w tych Niemczech, w służbach specjalnych, ale i później przeszedł do Adenauera, też był pracował w wywiadzie zachodnio-niemieckim, więc pokazywano Niemcy Zachodnie jako bezpośrednią kontynuację niemieckich PR-owskich w istocie rzeczy. I w ten sposób odbyło się ten werbunek. Znaczenie tego werbunku można ocenić bardzo prosto po składzie personalnym ludzi, którzy zasiedli przy okrągłym stole jako reprezentacja Solidarności. Kiedy się pokazuje okrągły stół w telewizji, pokazuje się Lecha Wałęsę, pokazuje się Zbigniewa Bujaka, pokazuje się Władysława Frasyniuka, no tam jeszcze może Jacka Merkla, jeszcze jakieś takie osoby, a nie pokazuje się, ale oni przecież nie siedzieli przy stoliku politycznym. Wałęsa w ogóle prawie nie brał udziału w tych obradach okrągłego stołu, on raczej tam w tych tajnych naradach w Magdalence tylko uczestniczył, no poza otwarciem i zamknięciem, ale Bujak też się od razu wyłączył, zaczął zakładać tę agorę, prawda, to przygotowywać wydanie Gazety Wyborczej. Frasyniuk to też człowiek intelektualnie odstający. Z tych tak zwanych przywódców Solidarności nikt z nich nie siedział przy stoliku politycznym. Z tych młodszych, których można z Solidarnością rzeczywiście kojarzyć, no to siedział tam Adam Michnik, no, też mi taka specjalny przywódca Solidarności może nie był. Aleksander Hall wypisał się z podziemia już w 83 czy 4 roku, bardzo krytycznie. To jego środowisko podjęło zaawansowane rozmowy z władzami Służby Bezpieczeństwa. No to z pewnością też nie był człowiek, który stał na twardym antykomunistycznym stanowisku. A zamiast Solidarności w istocie siedzieli tam ludzie współpracujący z UB, jeszcze później z SB, od czasów stalinowskich. Ryszard Rajf, przewodniczący faksu, agent UB i jeszcze właśnie z okresu stalinowskiego. Faks był powołany do rozbijania kościoła, ale dodatkową funkcją faksu była walka z Niemczyzną, walka o te piastowskie granice, umocnienie, walka z Niemcami, w ogóle z niemieckością, prawda? To było bardzo, bardzo dobrze przyjmowane przez społeczeństwo, ponieważ Paks wydawał bardzo dobre książki historyczne, patriotyczne, a przy okazji tworzył zaplecze formalne i nieformalne dla komunistycznych służb specjalnych, które w tych środowiskach werbowały agenturę na patriotyzm, w ten wspólny mianownik antyniemiecki.
obok Rajfa siedział tam Osmańczyk. Też no, skądinąd człowiek publicysty zasłużony, ale też stalinowiec i też agent. No, co do żyjących ludzi, którzy odgrywali bardzo ważną rolę przy stoliku politycznym Okrągłego Stołu, nie będę się wypowiadał, bo ponieważ mam już w tej chwili aktualnie 3 procesy i nie mogę sobie pozwolić na następne, no ale powiem, że w ten sposób, że Tadeusz Mazowiecki przecież był stalinowcem, który rozpoczął pracę w PAKS-ie jako propagandysta, był takim adiutantem Piaseckiego, Bolesława Piaseckiego. Piasecki był prowadzony przez Julię Brystygerową. Brystygerowa była prowadzona przez NKWD, prawda? Znaczy był agent. Więc to bardzo, bardzo tutaj blisko. Później dużo się mówi o przełomie, który o buncie w tak zwanej froncie, w PAKS-ie tych młodych, czyli dzisiaj już wiemy, Micewski umarł, to dzisiaj już można mówić bez zagrożenia procesem, że Micewski był agentem komunistycznych służb specjalnych, ale jego przyjaciel Tadeusz Mazowiecki, też uczestnik fronty, czyli tego buntu niby przeciwko Piaseckiemu, to byli ludzie, którzy ten bunt uzgadniali z Franciszkiem Mazurem, czyli takim NKWD-stą z PZPR. I oni jeszcze w dodatku tłumaczyli, że bunt polega na tym, że Piasecki i ci starzy paksowcy od Brystygierowej to nie są autentycznie za socjalizmem. Oni tylko udają swoje poparcie dla socjalizmu, a naprawdę prawdziwym żarem tego nowego ustroju, to przejęci są tacy właśnie ludzie jak Mazowiecki, Micewski i podobni. Oni są prawdziwi, oni naprawdę chcą współpracować z PZPR-em i oni szczerze są oddani nowemu systemowi. To tacy ludzie reprezentowali Solidarność przy Okrągłym Stole. I skąd się to wzięło? No właśnie wzięło się stąd, że tym jedną z głównych nóg tego Okrągłego Stołu, żeby tak się wyrazić, fundamentem Okrągłego Stołu była właśnie kwestia zjednoczenia Niemiec. Elita władzy PRL-owska z Jaruzelskim, z Kiszczakiem wiedzieli, że jeżeli dojdzie do zjednoczenia Niemiec, to w Polsce tak czy owak, jeżeli się komunizm się skończy, jeżeli NRD upadnie, to fala uderzeniowa, że tak powiem, od takiej bomby, będzie tego rodzaju, że trzeba będzie na wyścigi uciekać za Bóg. To była realna groźba i o tym zresztą Sowieci uprzedzali Jaruzelskiego, że musicie sobie dać jakoś radę, drodzy towarzysze polscy, musicie się dogadać z polską opozycją, bo my was dłużej nie będziemy bronić. Tak zwana ta doktryna Breżniewa się zakończyła. Mowy o jakiejś interwencji sowieckiej nie mogło już być. Sowieci wyszli z Afganistanu. Związek Sowiecki sam się walił. Potrzebował pomocy zachodniej. Zgodził się na rozbrojenie atomowe jeszcze w rozmowach z Reaganem. Tam się to kończyło i wiadomo było, że zjednoczenie Niemiec oznacza zmianę władzy w Polsce. Wystarczyło zwyczajnie nic nie robić, a władza sama by wróciła do Polaków, mówię o ludziach nastawionych patriotycznie. I właśnie po to, żeby się do tego nie doszło, komuniści sięgnęli po swoją starą agenturę, zorganizowali Okrągły Stół, żeby zrobić taki teatr, jakoby to jest porozumienie z Solidarnością, a Solidarność to przecież nasze dobro narodowe, czy nasz największy sukces. Naszym przywódcą jest Lech Wałęsa, pod jego auspicjami montujemy tamten, to się nazywało Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie. Pierwsza propozycja była taka, że Komitet Obywatelski Solidarność przy Lechu Wałęsie. Oczywiście tą Solidarność szybciutko usunięto, bo to ktoś by zgłaszał do tego jakieś pretensje, jak Solidarność, no to gdzie są ludzie Solidarności, prawda? A tu się okazuje, że zamiast Solidarności wystarczy właśnie Kuroń, Michnik, Mazowiecki, Geremek, prawda, to jest ta nowa reprezentacja, którą wytworzono. I czy ze starych
partnerów, już nie mówiąc o agentów władzy, ale partnerów władz PRL do walki z problemem, do propagandy w istocie, propagandy antyniemieckiej, zmieniono elitę Solidarności na taką, która była w tym najbardziej doświadczona, sprawdzona, od lat to robiła i miała doskonałe zawsze stosunki z komunistami, po prostu współpracowała. Także publiczności, opinii publicznej polskiej przedstawiono Okrągły Stół jako wielkie wydarzenie, wielkie ustępstwo, wielki akt dobrej woli, no i wielki z kolei, wielką zdobycz strony solidarnościowej, że ona zmusiła, czy jakoś tam przy pomocy jakiejś presji społecznej wymusiły na komunistach to, żeby tą władzą się podzielić, żeby zrobić te no może nie wolne, nie demokratyczne, ale półwolne, półdemokratyczne wybory, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku, w którym się pokazywano Okrągły Stół jako wielkie dzieło narodowe, gdzie Polak z Polakiem w imię polskiej racji stanu się porozumiewa. Było wręcz przeciwnie. Przepraszam bardzo, czy ja mogę jedną rzecz dodać? Sekundę. Agenci sowieccy porozumieli się ze swoimi agentami i różnymi politycznymi idiotami, którzy się dali na to nabrać wbrew polskiemu interesowi narodowemu, który polegał wtedy na tym, żeby zjednoczenie Niemiec poprzeć, a nie być przeciwko. Jeszcze chwileczkę skończę tylko pewien wątek i będziemy rozmawiali. Co się stało później? No później stało się to, to jest potwierdzenie tych moich tez, bo znowu byłem osobiście byłem świadkiem zarówno przebiegu Okrągłego Stołu, jak i podróży Tadeusza Mazowieckiego po różnych stolicach Europy, po tym jak został premierem rządu. Mianowicie Mazowiecki doskonale współpracował z Jaruzelskim. To była naprawdę sztama. Tam nie było żadne, to nie była taka sytuacja, że tutaj komunista, a tu antykomunista i spór o to, jak ma wyglądać Polska po tym przełomie okrągłostołowym, rzekomym przełomie. Tylko była współpraca, żeby utrzymać w Polsce postkomunizm. Po prostu rączka w rączkę ci ludzie, te ekipy całe współpracowały ze sobą doskonale przy rozkradaniu majątku narodowego, przy likwidacji archiwów esbeckich, no przy pracowały nad tym, żeby uniemożliwić rozliczenie tych komunistycznych zbrodniarzy za 45 lat bezprawnego władania Polską. No i Mazowiecki ruszył w turę po całej Europie, starając się znaleźć na Zachodzie wsparcie dla polskiego sprzeciwu wobec zjednoczenia Niemiec. Sytuacja była absurdalna, ponieważ główna potęga Zachodu, Ameryka, jeżeli ktoś odegrał jakąś poważniejszą rolę w tym przełomie, który się dokonał w Europie Wschodniej w 1989 roku, no to trzeba powiedzieć, że Amerykanie, no dzięki Reagan, dzięki właśnie tym wojnom gwiezdnym, dzięki wyścigowi technologicznemu, dzięki naporowi zwyczajnie, to przecież bez Reagana, który powiedział o tym Związku Sowieckim jako imperium zła, to być może to by potrwało troszeczkę dłużej. No w pewnym sensie Amerykanie byli za zjednoczeniem Niemiec, a tu nagle wolna Polska walczy przeciwko Amerykanom, no przeciwko również oczywiście Niemcom, i usiłuje, pamiętam wizytę, byłem z Mazowieckim w Paryżu, byłem z nim w Londynie, byłem z nim w Brukseli, wszędzie tam szukał sojuszników do zablokowania zjednoczenia Niemiec. Oczywiście Francuzi i Anglicy chętnie potakiwali, bo im się też to nie podobało. Pani Thatcher jeszcze marzyła o tym, żeby dorównać Niemcom, dogonić Niemcy. No, to jeszcze można było to marzyć w stosunku do RFN, jeżeli chodziło o zjednoczone Niemcy. Wiadomo było, że to już
już będzie niemożliwe. Francuzi też woleli te mniejsze, słabsze Niemcy. To ich metoda przytulania ich tak serdecznie, żeby ten RFN nie mógł się tam ruszyć, prawda? Wiadomo, będzie się kończyła w momencie, gdy Niemcy odbudują swoją potęgę przez dołączenie tego prawie 20-milionowego NRD i uzyskają rzeczywiście centralną pozycję w Europie. No więc uzyskanie poparcia na Zachodzie przeciwko Zjednoczeniu Niemiec nie było trudne, ale było niemożliwe. Oni się wysługiwali Polakami po to, żeby uzyskać jak najwyższą cenę od Niemców za poparcie Zjednoczenia, a Polakom tłumaczyli, czy robili wrażenie, że rzeczywiście to może być skuteczne. Było tak, że Polska była jedynym krajem w Europie, który działał po 1989 roku, który działał przeciwko Zjednoczeniu Niemiec, czyli za istnieniem NRD. Takim bardzo bezpośrednim objawem, to już Państwo pewnie pamiętacie, był fakt, bo charakterystyczne nominacje ambasadorskie premiera Mazowieckiego na te dwie ambasady, w Bonn i w Berlinie Wschodnim. Do Bonn wysłał pana Reitera, no człowieka zbliżonego do władz PRL. Ja kiedyś opublikowałem takie dokumenty, które znalazłem w archiwach o tym, że Reiter już jako młody człowiek miał zaawansowane kontakty, nazwijmy to w ten sposób, z aparatem komunistycznym. I w dodatku był współpracownikiem Stomy. Stoma był tak jak Mazowiecki, Rajf, Osmańczyk i tak dalej, członkiem tego frontu antyrefenowskiego, jeszcze z okresu stalinowskiego i późniejszego Gomułkowskiego. Był takim działaczem antyniemieckim, bardzo ważnym. I Reiter jako jego uczeń, wysłany do Bonn, miał reprezentować stanowisko antyzjednoczeniowe. A na ambasadę w Berlinie Wschodnim Mazowiecki mianował zupełnie inną postać. Swojego brat żony, szwagra. No więc w tym sensie niejako alter ego, kogoś z rodziny, prawda? Tutaj do komunistów wschodnich wysyła członka rodziny. Czyli pokazuje, jak serdeczne stosunki nas wiążą z NRD. To była taka demonstracja, właśnie tutaj wysyłamy przeciwnika waszych interesów, a tu swojego przyjaciela oddajemy po to, żeby umacniał NRD. To było coś zupełnie niesamowitego. W tym samym czasie Polska sprzeciwiała się wyzwoleniu, odzyskaniu niepodległości przez Litwę. To ta dyplomacja, wspominając o tym, że o ludziach, którzy byli zawodowo włączeni we współpracę z komunistami polskimi w sprawie walki z zachodnimi Niemcami, no nie wspomniałem o Krzysztofie Skubiszewskim, który u Tadeusza Mazowieckiego został ministrem spraw zagranicznych. To agent SB. No, człowiek, który pracował w Instytucie Zachodnim, czyli w Poznaniu, gdy Instytut Zachodni został powołany po to, żeby zwalczać rewanżystów zachodnio-niemieckich. Ten człowiek do końca walczył ze Zjednoczeniem Niemiec. Mnie nie chodzi o to, że Polska powinna była bezwarunkowo poprzeć Zjednoczenie Niemiec. Mnie chodzi o to, że po pierwsze, skoro to było postanowione, znaczy zgadzali się na to Sowieci, tylko żądali pieniędzy, chcieli tego Amerykanie, Francuzi i Anglicy też tylko negocjowali cenę, no to Polska nie mogła tego procesu zatrzymać. Przeciwstawiając się jako jedyny kraj, traciła wszystkie szanse polityczne, które mogła uzyskać, gdyby zajęła stanowisko przeciwne, bo przecież w interesie Polski leżało to, żeby wreszcie to NRD, od tego zacząłem swoją analizę, NRD zlikwidować, bo wtedy mamy NATO na odrze. No jeżeli mamy na odrze Amerykanów, no to nie sposób jest kontynuować
komunizmu w tej stalinowskiej wersji, którą Jaruzelski z Kiszczakiem próbowali w Polsce z powrotem narzucić. No myślę, że może to na początek. Ja mógłbym Państwu przytaczać jeszcze liczne tam dowody, bo jak mówię, w tych podróżach, w których jako dziennikarz towarzyszyłem Mazowieckiemu, to widziałem na bieżąco, jak się to odbywa. Przytoczę tylko taką notatkę Horsta Tercika, to był doradca polityczny Helmuta Kohla, który w swoich wspomnieniach opisuje, jak ten proces walka o zjednoczenie Niemiec się odbywała i że właściwie taki jedyny kłopot, nieduży zresztą, ale taki kłopot propagandowy raczej był, mieli z Polską właśnie. No i Mazowiecki, który kontynuował obecność Polski w Układzie Warszawskim, w WPG, na wieść o tych planach zjednoczenia Niemiec ogłosił, że wstrzymuje zmniejszenie zbrojeń polskich. To coś kompletnie absurdalne. Ta rozpadające się PRL miał rzekomo co armię wzmacniać, żeby co zbrojnie wystąpić przeciwko temu. To była jakaś zupełna paranoja. W każdym razie ten Tercik przytacza rozmowę Kohla z Gorbaczowem, gdzie Kohl się tam skarży, mówi, no panie Gorbaczu, czy oni za siebie nie ty nawet, mówi, no mamy takie kłopoty, Polacy ciągle tam rozrabiają w Europie, próbują coś działać przeciwko zjednoczeniu, a Gorbaczow, który był, który zapewniał Mazowieckiego, że pomoże Polakom w tych sprawach blokowania zjednoczenia Niemiec, odpowiada Kohlowi, nie przejmujcie się Polakami. To była ta sytuacja. Ludzie, którzy przez całe życie zaangażowali się we współpracę z komunistami pod pretekstem obrony Polski przed zachodnim niemieckim rewanżyzmem, stali się realizatorami najgorszej polityki zagranicznej w Polsce po 1989 roku, w sytuacji, w której Polska odzyskała niepodległość i wszystkie szanse były po naszej stronie. Naprawdę Polska wtedy mogła osiągnąć niesłychane sukcesy polityczne, ponieważ Zachód Europy był nam winien bardzo wiele. Wszystko, co zrobiła II Rzeczpospolita, 1939 rok, wrzesień, zdrada Zachodu, Amerykanie, którzy zachowywali przecież do 1941 roku neutralność, zdrada teherańska, zdrada jałtańska, to wszystko można było za to wystawić rachunek. Ponieważ Polska zachowała się inaczej, ponieważ w Polsce utrzymano komunistów u władzy, szczególnie w tych resortach bezpieczniackich, trzeba pamiętać, że Kiszczak był nadal wicepremierem, Siewicki był ministrem obrony narodowej, no więc jak my mieliśmy zbliżać się do NATO z takimi tam agentami sowieckimi na czele, prawda? Wiadomo było, że Polska zostaje po drugiej stronie. Polska nie chce być po stronie zachodniej, skoro chce być w Układzie Warszawskim i w WPG. Więc gdy Polska się upomniała o taki drobiazg, jak redukcję długów, pamiętacie Państwo tą historię długów wielkowskich, które zniszczyły polską gospodarkę w końcu? Przecież to było oczywiste, że my nie powinniśmy płacić ani grosza. To były pieniądze, które poszły zresztą w dużej części do Związku Sowieckiego na budowę tych rurociągów i tak dalej. To za te dolary Polska formalnie brała pożyczki na siebie, a za to kupowano wyposażenie, rury i tam te buldożery do układania tych rurociągów. Więc to były długi komunistów, których Polska nie powinna była spłacać. Zachód właśnie dlatego, że Mazowiecki prowadził taką nieracjonalną politykę, dlatego zgodził się tylko na umorzenie 50% długów i Państwo wiecie, że dopiero wiosną bieżącego roku zakończyliśmy spłatę tych długów gierkowskich. To był taki symbol tego przedłużenia, wzięcia na siebie spadku po komunizmie i autoryzowania go jako własnego obowiązku i odpowiedzialności. No to, że
że Mazowiecki doskonale z Jaruzelskim i Kiszczakiem współpracował, no to nie muszę dowodzić, to dzisiaj zostało, jest chyba już dość dobrze opisane, najlepszym dowodem, że kiedy przystąpiliśmy do obalania tego układu, mówię teraz o tym szerokim rozumianym układzie patriotycznym, który no, byśmy nie mogli dłużej tolerować faktu, że prezydentem Polski jest Jaruzelski, a premierem, który utrzymuje komunizm w Polsce jest Mazowiecki. I musieliśmy to wywrócić. No oczywiście jedynym narzędziem był Lech Wałęsa. Lech Wałęsa zgodził się po wielkich naciskach na to, żeby zostać użyty przeciwko tamtym. Bardzo się bał, ale zgodził się. No w każdym razie, musieliśmy wtedy tą ekipę zrzucić po to, żeby otworzyć nowe perspektywy przed polityką polską. No, skończyło się to bardzo smutno, bo nasze plany były daleko idące, a Lech Wałęsa, kiedy został prezydentem i powołał rząd Bieleckiego, to wymusił na Bieleckim, ja tam byłem doradcą premiera Bieleckiego w tym czasie, i było jasne, że ten agent Skubiszewski nie może dłużej być ministrem spraw zagranicznych, to z Belwederu przyszło jasne żądanie, Skubiszewski ma pozostać ministrem spraw zagranicznych. To taka była kontynuacja przez Wałęsy drogi Mazowieckiego, Jaruzelskiego, Kiszczaka. Może na razie skończę, przepraszam, tu Ja może w związku z tym, że relacja jest bezpośrednia przez Radio Niepoprawny Radio.pl, ja bym prosił tylko do mikrofonu wypowiadać się, ponieważ wtedy jest ten przekaz jasno słyszalny i dobry przekaz jest do Polski i do innych krajów, oczywiście tam, gdzie jest odbierane obecnie. Ja mam parę wizytówek z tego radia, tam są ciekawe felietony, relacje ze spotkań, jeżeli ktoś był zainteresowany, to proszę bardzo, po spotkaniu adres jest tam, można znaleźć w internecie to radio. Ja dziękuję pani Renacie i panu Waldemarowi, że obsługują te relacje i przechodzimy do pytań. Proszę bardzo. Czy pan się ze mną zgodzi, jeżeli chodzi o okrągły stół? Bo te fakty są może znane, ale zapominamy o tym. Ja sam dopiero przy rozmowie z panem Gwiazdą uświadomiłem sobie, że drugi zjazd Solidarności nie miał nic wspólnego z pierwszym zjazdem Solidarności. Była to jak gdyby podwalina do okrągłego stołu, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, gdzie drugi zjazd Solidarności właściwie nie miał nic wspólnego z pierwszym zjazdem, czy kontynuacją pierwszego zjazdu Solidarności, na który, czyli drugi ten zjazd Solidarności, właściwie próbowano i sukcesem wysunąć właśnie osoby, które w przyszłości miały kontynuować zamiary komunistów utrzymania się przy władzy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Dużo po kolei, przepraszam wie pan, ja zapomnę. Dobrze. Ja tylko krótko powiem. No oczywiście tak, proszę państwa, Solidarność nie została reaktywowana. Solidarność została na nowo, został powołany nowy związek. Później, po paru latach, ten związek odzyskał część mienia i w związku z tym no, istnieje takie połączenie, jak gdyby tutaj, na tym gruncie materialnym tylko, ale na gruncie politycznym czy osobowym, to był zupełnie nowy związek. Komisja Krajowa, stara, demokratycznie wybrana, została po prostu wymieniona na ten skład, o którym mówiłem. Mazowiecki, Geremek, Kuroń, Michnik, Krajf, Osmańczyk i tak dalej, prawda? Agentura, Żydokomuna i tak dalej. Więc to była nowa Solidarność. A tu muszę państwu powiedzieć, że zachęcam państwa do pewnie część państwa czytało tę książkę doktora Cęckiewicza, pierwszy tom biografii Lecha Kaczyńskiego. I tam jest bardzo, bardzo dobrze przedstawiona ta sprawa wymiany tej ekipy Solidarności i powołanie nowego związku. I tam jest nawet ten bardzo taki już przygnębiający cytat z takiego tajnego spotkania w Magdalence, w trakcie którego Mazowiecki tam zawiadamia Kiszczaka, że oczywiście nowa Solidarność nie może mieć nic wspólnego ze starą Solidarnością, bo będzie budowana od góry. Proszę państwa, no to jest znak tej fundamentalnej zdrady. Wartość Solidarności polegała na tym, że to była
organizacja polska, czyli patriotyczna, a patriotyzm polega na tym, że to była demokratyczna organizacja, że zwykli ludzie, zwykli Polacy wybierali swoich przedstawicieli i w górę to szło, prawda? No tam nie zawsze to były szczęśliwe wybory, ale były to przynajmniej autentyczne wybory i dlatego tą Solidarność trzeba było 13 grudnia zamordować, tak? Właśnie dlatego, że ona była demokratyczna i nie do ruszenia, antykomunistyczna. W Magdalence przed Obronnym Stole ustalono, że ta nowa Solidarność będzie budowana inaczej. Najpierw będzie lider, czyli Lech Wałęsa. Lech Wałęsa powoła swoich tam współpracowników na władzę Solidarności i tak będzie to szło w dół. Gdzieś tam na jakimś poziomie zakładowym można będzie dopuścić te ewentualnie wolne demokratyczne wybory. Także to jest potwierdzenie tego, co pan mówi. Proszę. Następna sprawa. Pan poruszył pochodzenie ludzi, polityków, którzy później, tak jak Mazowiecki, bardzo aktywnie przyczynili się do kontynuowania czy zmian w Polsce. Pochodzenie polityczne. Tak. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, bo Pax siedział w Sejmie, w PRL-u i chyba w czasie wprowadzenia stanu wojennego, to znaczy 2-3 dni później, z Paksu chyba, nie wiem, Mazowiecki chyba się... Nie, Mazowiecki nie był już w Sejmie. Rajt wstrzymał się od głosu. O właśnie, chyba jedyna osoba też wstrzymała od głosu. Po czym po dwóch dniach napisał osobisty list, w którym w pełni poparł, wie pan. To są takie numery, dla publiczności jedno, a dla Jurewskiego pokłony na zapleczu drugie. I jeszcze jedno, może dla lepszego uzmysłowienia sobie, jak SB czy UB było mocne w naszym kraju, to jest sprawa, że jedna z pierwszych książek analizowania Solidarności i ruchu solidarnościowego napisał profesor Holzer. A profesor Holzer parę lat później przyznał się, że był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. W związku z tym możemy zobaczyć, jak infiltrowano. Notabene, tylko nie w której książce, sam Kiszczak, mówiący o okrągłym stole, przyznaje, że siedziały jako po drugiej stronie stołu osoby z jego... No tak, tak. Kiszczak to robił ze swoimi partnerami takie tam te numery dość ordynarne. Na przykład on w pewnym momencie opublikował te zdjęcia, prawda, jak oni tam piją wódę z nimi i tak dalej. To miały być poufne, tajne, niski. I tylko że to wszystko trzyma i mówi, chcecie więcej, podskoczycie, to będą następne, będą jeszcze nagrania z rozmów i tak dalej. Więc oczywiście to te szantaże są no dzisiaj, jeżeli trzeba było szantażować, ale większość z nich współpracowała gładko z postkomunistami czy komunistami do dzisiaj. To jest jeden zespół. Ja mam następne pytanie od słuchacza radia Niepoprawne Radio.pl. W którym momencie nastąpiła zmiana stosunków władz polskich do Niemiec z wrogi na spolegliwą? W momencie, gdy się okazało, że zjednoczenie Niemiec jest faktem, któremu nie można w żaden sposób zapobiec. Więc no, siła złego na jednego, nawet Mazowiecki musiał to uznać. Ja opowiem taką historię z wizyty Mazowieckiego w siedzibie Europejskich Wspólnot Gospodarczych, bo wtedy kiedyś Unia się nazywała w ten sposób. Wtedy szefem komisji był Jacques Delors, skądinąd katolik francuski, życzliwy Polsce bardzo. I Delors informował Mazowieckiego w czasie rozmów poufnych jeszcze wtedy, że zjednoczenie Niemiec no, się dzieje. Mazowiecki twardo, a my się nie zgadzamy. My tam będziemy twardo, mamy poparcie Związku Radzieckiego, prawda, my tam nie dopuścimy. No i Delors, pamiętam, wyskoczył tak, już po tych rozmowach się zakończyły w takim złym nastroju i Delors wyskoczył nawet z gabinetu jeszcze na korytarz, tak, myśmy tam stali pod drzwiami, dziennikarze, i tam mówi, no ale, no, już tak, takim ostatnim, próbując no wymusi to zrozumienie u tego czy polityka tego, co mówił widocznie nie dość jasno i mówi mu, no ale przecież to już jest postanowione. A Mazowiecki dalej swoje. A my się nie zgadzamy. No przepraszam. No. I po tym miała się odbyć konferencja prasowa w EWG. Myśmy tam zeszli, czekamy.
Delors nie zszedł w ogóle na tą konferencję prasową, to, co było zupełną, niesamowitą demonstracją, ponieważ no, nigdy się nie zdarzyło, żeby po rozmowach z jakimś przedstawicielem, tym bardziej to był przedstawiciel Polski wtedy, przed nami akces do EWG zgłosiły Węgry. Proszę, nie mieli Solidarności, nie mieli patriotów tak dynamicznych jak Kuroń i Mazowiecki, a wcześniej się zgłosili, wcześniej nawiązali kontakty z zachodnią Europą, byli przed nami. No w pewnym sensie Węgrów honorowano, a Mazowiecki wystąpił na konferencji prasowej i konferencję prasową poprowadził po niemiecku i zawiadomił zdumionych dziennikarzy, że Polska będzie dostatni, że tak powiem, kropli krwi, chciałoby się powiedzieć, nie oddamy ani guzika, tylko że to mówię, no, przy sowieckim mundurze, tak? No to... Jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Czy któryś z polskich rządów, ja mam na myśli, widocznie chodzi o rządy po 1989 roku, prowadził racjonalną i zgodną z interesem narodowym politykę z Niemcami? To trudna sprawa. No, mogę Państwu się pochwalić, że ja byłem krótko tym doradcą premiera Jana Krzysztofa Bileckiego, ale byłem, no, to się zaczęło oczywiście zanim Bielecki formalnie został premierem. I dzień dobry Panie Mecenasie, dzień dobry. Bardzo miło. I ja właśnie no, przedstawiałem, prezentowałem Bieleckiemu to, co wiedziałem o polityce Mazowieckiego i namówiłem premiera na to hasło, które mu wtedy napisałem. I on przyjechał do Niemiec w 1991 roku z hasłem Polska droga do Europy prowadzi przez Niemcy. To była wtedy rewelacja. To kolejność wizyt tam pamiętacie Państwo. Czy pierwsza wizyta jest do Watykanu, czy druga do Moskwy, a później dopiero dalej gdzieś tam. Tutaj Bielecki to zmienił. Chodziło o to, że rzeczywiście jest faktem, to sąsiedztwo może być dla nas błogosławieństwem, a może być zagrożeniem. Ono rzeczywiście może być zagrożeniem. Jeżeli nie wykorzystaliśmy szansy stania się lepszym przyjacielem Niemców niż Francuzi, a taka szansa była, bo Niemcy mieli w stosunku do Polski zobowiązania dużo dalej idące niż wobec Francji, a Francja uzyskała, mimo współpracy z Niemcami, uzyskała tą pozycję kontrolera moralnego, prawda, Niemiec Zachodni, to Polska miała to w kieszeni. Nie będę w to wchodził. Także Bielecki rozpoczął tą politykę dialogu z Niemcami, wykorzystywania szans. On był premierem rok. Później był Jan Olszewski. Polityka tam rozwinęłaby się z pewnością bardzo dobrze. Z tym, że stracone szanse nie wracają tak za darmo. Trzeba było już pracować na innym gruncie. Już w tym czasie, jak mówię, no, dokonały się te rzeczy, że już Wałęsa zrobił swoje, już Mazowiecki zrobił swoje i już tak do... Na początku jeszcze w kampanii Wałęsy ja napisałem mu ten program polityki zagranicznej i tam jako cel pierwszy polityki zagranicznej to było wejście do NATO, a wejście do NATO to było również właśnie sojusz militarny z Niemcami, ale to się skończyło. Później próbowaliśmy wysyłać do NATO sowieckich agentów, których oni odsyłali i nie chcieli z nami gadać, prawda? Nie będę tego rozwijał, ale rząd Olszewskiego czym prędzej obalono właśnie, żeby nic z tego nie wyszło. Potem były lata stagnacji, jakiś tam raczej klientelizmu wobec Niemiec, no, braku jakiejś szerszej polityki. Cała polska służba zagraniczna poza wszystkim była spenetrowana przez agenturę i przez komunistyczną nomenklaturę. Nie byli zawodowcy, którymi Polska mogłaby realizować swoje interesy. I to nie tylko chodzi o Niemcy, ale w ogóle o cały świat. No, że to polska służba zagraniczna była przeżarta, może tak jak służba bezpieczeństwa, jak MSZ. No, te główne,
główne narzędzia porozumiewania się Polaków ze światem, no z natury rzeczy były kontrolowane przez Sowietów, później przez Rosjan. I tak jest w dużym stopniu do dzisiaj. Także ta polityka się nie rozwijała. No dzisiaj mamy owocną politykę, nazwijmy to proniemiecką, prawda? Mamy premiera, który jest osobistym przyjacielem pani kanclerz Merkel. No tak, ale mówię tutaj o Donaldzie Tusku. I to przytoczę, no ale skutki są takie, i przytoczę obrazek, bo nie wiem, czy Państwo tak śledzicie telewizję polską na bieżąco. Będzie ostatnie takie prezentacje pani Merkel ze swoimi partnerami, ze swoim sztabem na wiecach wyborczych, i po prawej stronie pani Merkel stała Erika Steinmach. To w Polsce robiono to w ten sposób, że kadrowano i Steinmach nie była na tym. No, premier Tusk zadbał o dobre stosunki polsko-niemieckie. My mamy fikcję zamiast stosunków. Udaje się, że pani Merkel nam bardzo sprzyja. Erika Steinbach, moja rodaczka, można by powiedzieć, bo skoro ja mieszkam w Sopocie, ona w Rumi, to właśnie rodaczka. Ale o tym się zapomina, bo nawet krytycy Eriki Steinbach o tym nie wspominają. Ona kiedyś powiedziała parę dobrych słów o Adolfie Hitlerze, prawda, że on nie wszystko, co robił, było złe. Przy autostrady, fabryki i tak dalej, i tak dalej. Między innymi na przykład rapowanie Polski, pewnie to też było wielki sukces. Ale nie wspomina, nie mówi się o tym, że o co chodzi w istocie, co jest wyjściowym stanowiskiem Eriki Steinbach. To samo, co Hitlera. Niezgoda na Weimar. To, że ona jest prezeską wypędzonych, pochodząc z Rumi, to naprawdę jest znaczące, bo co to jest Rumia? Rumia to jest Wersal, to jest korytarz. Więc jeżeli ona się uważa za wypędzoną, proszę pamiętać, literalnie, ona tam formalnie mówi, że niby ona nie jest wypędzona, no ona tak towarzyszy wypędzonym. Nie, nie. Głębiej zaglądając, to jest to po prostu to samo stanowisko, które było fundamentem nazizmu. Czyli walka z Wersalem i przyznaniem Polsce korytarza, gdzie Rumia powinna należeć do Niemiec. Rodzinne miasto pani Steinbach, jak rozumiem, powinno powrócić do Rzeszy. No, także tak wyglądają współczesne stosunki polsko-niemieckie. Czas na to, żeby to zmienić. Pani Grzegorz. Ja chciałbym tak troszeczkę wtrącić odnośnie raz werbowania agentów kosztem, prawda, ich niechęci do Niemców. To bym tutaj tylko tak powiedział, to było po prostu jedną z wielu przyczyn, a nie taką najistotniejszą. Nie wiemy, kto się dał zwerbować i z jakich powodów, a że zawsze trzeba było haka mieć na tych, co się werbowało, więc to było najprostszą przyczyną. Tak, drugim takim łatwym wytłumaczeniem była walka z sionizmem, prawda? Na Żydów. I co mówił Wałęsa? Ja nie byłem agentem, ja z Greczykiem rozmawiałem o Niemcach i Żydach. Tak? No, dokładnie to. W Gdańsku robotnik z W4, prawie niepiśmienny elektryk, rozmawiał o zasłonie bezpieczeństwa, o Niemcach i Żydach. O co to chodziło? No oczywiście to była zasłona werbunkowa. Oczywiście, dymna. Druga rzecz, którą chciałbym, tu się z panem troszeczkę nie zgadzam, jako że bliższy jest mi ten temat odnośnie Paksu i powiedzmy, wiemy, że tam był między innymi Mazowiecki, wiemy, jaka to była nacja. Natomiast jest to opisane przez profesora Petera Reine, że była to grupa, która głównie skoncentrowała się na zagrabieniu od Paksu dużej części majątku. Bardzo szybko Bolesław Piasecki się rozeznał w tej sprawie i wszelkimi możliwymi metodami udało mu się ich odsunąć od tego. A więc tu była po prostu... Nie całkiem, bo... No tak pisze Reina. No tak, nie. Nie całkiem udało im się odsunąć, bo no, Mazowiecki dostał od Bermana więź.
No tak, tak, tak. I które dostali libelle, prawda? No, tak. Czyli tak, no, ważne narzędzia. W każdym razie wiemy znowu, co to za nacja, prawda? Mimo wszystko wiemy również, że Piasecki zapłacił bardzo wysoką cenę, jako że zamordowano mu syna i to młodego człowieka. I już Rajnie się udało dotrzeć do tajnych akt, gdzie napisał: mordercy mieszkają obecnie w Izraelu. Żeby nie było żadnych wątpliwości. Ale zdaje się, dotarli tam przez Niemcy. To już w tej chwili ja nie będę wchodził, bo to są różne takie ten. I jeszcze jeden wątek chciałam powiedzieć. Pan często mówi o tym, że w Polsce rządzi rząd polski. Ja uważam, że Polacy jeszcze nigdy nie byli de facto dopuszczeni do rządzenia własną ojczyzną. Że zanim, owszem, pan powiedział, agentura. Dlaczego się nie uważasz z czegoś takiego powiedzenia? Polacy rządzą Polską. Nie ma czegoś takiego. I do tej pory, nawet o panu Olszewskim są różne rzeczy, ale nie będę w tej chwili rozwijać tego tematu. Proszę mi powiedzieć, czy naprawdę Polacy kiedyś rządzili Polską? Ja mówię o czasach powojennych. O nic więcej mi nie chodzi. Proszę się do tego ustosunkować. Ale jeżeli pan nie może, to niech pan nie mówi. Reagując na wprowadzenie dzisiaj, odnosiłem się do słowa legendarne, legendowanie, prawda? Bardzo podobne słowa, prawda? No oczywiście jest Polak, prawda? No trudno mówić Jaruzelskiemu, że jest Polakiem. To był syn odważnego żołnierza, bijącego się z bolszewikami w 20 roku, patrioty, który swoje dziecko wysłał do szkoły prowadzonej przez zakonników patriotycznych. Znane jest publicznie wypracowanie Jaruzelskiego ze szkoły, pełne uniesień patriotycznych, i został Sowietem stuprocentowym, prawda? No ale co, nie przestał być Polakiem. No, nie możemy usuwać z polskości ludzi, którzy Polskę zdradzili. No, pozostają Polakami. Mówimy zdrajcy, ale Polak. No, ze wstydem musimy przyznać, że targowice też podpisywali Polacy, prawda? Więc nie stawali się Rosjanami w ten sposób. Więc nie ma innego wyjścia. Władze polskie od 89 roku, zresztą od 89, 44 już są uznawane, PRL-owskie były uznawane za legalny rząd przez cały świat, prawda? Przez naszych przyjaciół amerykańskich również, którzy niby stali na stanowisku realizacji Jałty. Także że, no ja bym bronił tego. To są Polacy, którzy albo tacy zdrajcy jak Jaruzelski, albo tacy ludzie nieumiejętni, jakbym powiedział, jak Jan Krzysztof Bielecki, albo tacy figuranci jak Hanna Suchocka, prawda? No, albo ludzie, zaufani ludzie KGB, jak Miller, prawda, czy Kwaśniewski. No, albo no, tacy, o których jeszcze może nie czas wszystko powiedzieć, tacy jak Donald Tusk. Ja bym prosił, aby pytania były krótkie, abyśmy więcej słyszeli pana Krzysztofa, bo to jest spotkanie pana Krzysztofa. Mam pytanie do pana. Jesteśmy tutaj w Berlinie, w Niemczech. Pan wspomniał tutaj o premierze Bieleckim. Pan Bielecki podpisywał traktaty, ten o przyjaźni też i tak dalej. Wspomniał pan o ministrze spraw zagranicznych Skubiszewskim. Jak pan odnosi się do tego, jak strona polska była przygotowana do zawarcia tych traktatów? Czy pan ewentualnie też w tym brał udział? Bo wiem, że między innymi tam tłumaczem był pan Szynka, który teraz jest obecnie zastępcą ambasadora w Berlinie. Wiem, że profesor Bartsch też w tym brał udział. Czy można było więcej zrobić? Czy na przykład można było od razu już wtedy uzyskać status mniejszości polskiej w Niemczech, a jeżeli tak, dlaczego z tego zrezygnowano?
dlaczego nie doszło do parytetu i czy... Katalog zbyt duży, może ja dobrze. Po kawałku. Nie, ale osobiście nie brałem udziału w żadnej formie, na żadnym etapie pracy nad traktatem. I w tym nie mówił o, znaczy rzeczywiście formalnie podpisał to Bielecki, który jak mówiłem przedtem, jaką miał ograniczoną sytuację, w której Wałęsa narzucił mózgu Piszyckiego na ministra spraw zagranicznych. I w zasadzie to był monopol Wałęsy na politykę zagraniczną, prerogatywa prezydencka tak zwana. Ale traktat został przygotowany przez Mazowieckiego, a w imieniu Mazowieckiego traktat negocjowało dwóch agentów, prawda? Dzisiaj wiemy, że ten oficjalny, rządowy, jeszcze z tego układu nomenklaturowego, nie pamiętam teraz jego nazwiska. Nie, jakiś inny. A drugim, tajnym, ale osobistym przedstawicielem Mazowieckiego w tych negocjacjach, to był Przon z Tygodnika Powszechnego. No teraz toczył się proces, czy ten Graczyk miał prawo ujawnić, że Przon był agentem SB i tak dalej. Skąd jest przedtem walczący z komunizmem, patriota, siedzący w więzieniu i tak dalej. To nieproste są rzeczy, ale wracając do samego traktatu. Oczywiście, że można było więcej, ale przecież Niemcy zachodnie z Polakami, jak wspominałem o tej rozmowie Kola z Gorbaczowem, nie musieli się liczyć. No jak ten Gorbaczow mówi, nie przejmujcie się Polakami, no to tak to było. I Polska, stając w ogonie, na końcu tego procesu, ze wszystkimi się dogadali już Niemcy, no i na końcu przychodzą Polacy, no to mówią, no a my też musimy zawrzeć ten traktat, no to co dostali? Nie powiem brzydko, prawda? No dostali resztki i to raczej Polacy musieli prosić o zakończenie. Co się udało, to rzeczywiście może miałem jakiś udział w tym, to że Niemcy wystąpili o przyznanie medali tym negocjatorom polskim. No więc udało mi się utrącić tego nomenklaturowego. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że Przon był tajnym współpracownikiem, no ale ten komunistyczny negocjator nie dostał niemieckiego medalu. Sułek. Tak. On dostał później zresztą, ale na początku Bielecki mu odmówił zgody na otrzymanie zagranicznego odznaczenia. I tyle, no to już nie było wyjścia. Wszystko było załatwione przed dojściem do władzy Bieleckiego. A czy on by umiał poprowadzić te rozmowy inaczej, to też jest pytanie, ale na pewno chciał. Na pewno była to inna linia niż Reitera na przykład. Przecież Reiter, który jechał do Bonn jako przeciwnik Zjednoczenia, tak się zaprzyjaźnił, że rząd niemiecki wystąpił do rządu polskiego z prośbą o przedłużenie mu tutaj akredytacji. Więc to bardzo dziwni ludzie, którzy prowadzili politykę polską, są do Niemiec, no i efekty mamy takie, jakie mamy, to znaczy nie mamy tych praw, które nam się należą. No ale pan wspomniał o tym, że Bielecki ewentualnie by sobie z tym poradził, jeżeli... Nie, wspomniałem, że nie wiadomo, czy by sobie poradził, ale na pewno nie miał prawa do dalej idącej aktywności. Co się tutaj można, tylko tak chciałem, byłem jakby doradcą tego człowieka, więc trochę bym chciał coś dobrego nie powiedzieć, no to powiem, że udało się to, że Polska jako pierwsze państwo uznała niepodległość Ukrainy, prawda? No to był taki czyn samowolny, wbrew Wałęsie, wbrew Skubiszewskiemu, jakby ten Bielski się postawił raz i dokonał tego aktu. Ale ogólnie biorąc tą politykę praktyczną, codzienną, sprawował niepodzielenie z Skubiszewskim. To oznaczałoby, że jeżeli Bielecki jest teraz doradcą Tuska, to może też ewentualnie coś dobrego jeszcze zrobić, tak? Nie sądzę, że sprawa nie myślę, że on jest doradcą do spraw gospodarczych. No ale... No więc są tacy, którzy twierdzą, że po pierwsze on się nawet na gospodarce nie zna, a cóż dopiero na polityce zagranicznej. No, nie będę mówił, że póty jeszcze coś rozsądnego był w stanie zrobić, póki ja mu doradzałem, no ale to już... Ale jeszcze ostatnie pytanie. Ja tak obserwuję też działania tej obecnej opozycji w Polsce.
i nie widzę tam człowieka w ich szeregach, który miałby pojęcie o Niemczech, o polityce niemieckiej. Ja tak od dłuższego czasu chodzę z takim pomysłem stworzenia takiego Instytutu Polsko-Niemieckiego w Polsce, ale który byłby niezależnie finansowany z niezależnych źródeł. Poznań i tak dalej, to wszystko to jest... Świetna propozycja. Tylko pytanie, z kim rozmawiać, bo tam zainteresowanie jest, ale jest punktowe, a nie ma polityków, którzy by na przykład znali też niemiecki, wiedzieli, co się dzieje w Niemczech na co dzień, tak? Jest poseł Arciszewska-Mielewczyk, która ma sprawę swoją osobistą, ale ona i tak wiele zdziałała, ale nie ma tego pierwszego kontaktu z językiem też, tak? Czy nie warto by ewentualnie postarać się, żeby teraz w szeregach opozycji kogoś wybrać, kogoś zainteresować tą tematyką niemiecką? Bo Polska jest rozgrywana. No, ale niestety. Panie mecenasie, no, całym sercem i rozumiem, no, oczywiście popieram tego typu inicjatywy. Uważam, że to bardzo smutne, że opozycja, że Prawo i Sprawiedliwość nie potrafiła już wcześniej, w czasie swoich rządów, wypracować nowej polityki niemieckiej. Tutaj muszę powiedzieć, no nie chcę się narażać mojemu przyjacielowi Jarosławowi, ale no i nie chcę też krytycznie wypowiadać świętej pamięci Lechu Kaczyńskim, ale oni byli do pewnego stopnia, tutaj bym bronił, bo żeby przedstawiać ich jako fanatycznych germanofobów, to nieprawda oczywiście, ale nie dość uwagi mieli. Rzeczywiście, no, przy to, że taki przykład, my pracowaliśmy razem wtedy w tygodniku Solidarność z Jarosławem, kiedy ta sprawa właśnie niemiecka była realizowana i ja przynosiłem do redakcji teksty, w których no, krytykowałem bardzo politykę Mazowieckiego. No i tutaj pamiętam, że miny Jarosława czasami trochę krytyczne. Oni siedzieli tak mocno w tej pamięci powstańczej, w tym uzasadnionej zupełnie nieufności wobec Niemców i dał się bronić, dał sobie mówić tam przez... No to czasami bywa, to wszyscy myśmy przyszli do polityki, przyszli jako amatorzy, bez przeszkolenia, bez przeszkolenia kontrwywiadowczego, więc w związku z tym przychodzili jacyś agenciaki jakieś i nas informowały tam fałszywie o różnych rzeczach i przez pewien czas uzyskiwali wpływ nawet na Jarosława. Później się okazało, że takim jego człowiekiem, którego miał zaufanie, znowu właśnie okazał się być agentem. Myślę, że teraz jest wreszcie czas. Bardzo późno, straciliśmy 25 lat, a właściwie więcej, bo zaczęło zacząć pod okrągłym stołem. Opozycja zdobyła się, proszę Państwa, Solidarność pod ziemię. Ja sam w 1983 brałem udział w organizowaniu obchodów powstania w getcie, czyli stosunki polsko-izraelskie. Walczyliśmy czynnie, prawda, no i czy uzyskaliśmy to, o co nam chodzi, to jeszcze jest inna sprawa, ale mówię, tam aktywność została wykazana. A stosunki polsko-niemieckie na przykład realizował Artur Hajnicz jeszcze z Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Tam Stigerowa przyjmowała go do Związku Patriotów Polskich w Moskwie i on robił tutaj nasze negocjacje również na zapleczu, jeżeli mowa o tym przegapieniu spraw mniejszości. To on się z tego tłumaczył właśnie, że to było rzekomo niemożliwe. No ale ja wskazuję, no, stosunki z Izraelem były uwzględniane, wszyscy popierali stosunki z Niemcami. Wydaje się przecież w oczywisty sposób jeszcze ważniejsze, leżało odłogiem. Liczę na to, że panie mecenasie, na pana osobistą aktywność, na pana znajomości, przecież pan z Macierewiczem ma dobre stosunki. Ja mogę tylko powiedzieć, że minister Macierewicz tutaj wykonał kolosalną pracę w sprawach polsko-niemieckich. Ta uchwała Sejmu co do reparacji i tak dalej, to jest jego zasługa, jego czysto osobista zasługa. Gdyby nie on, tej uchwały by nie było. Przypominam sobie, że jeszcze tydzień chyba wcześniej parlamentarzyści z Bundestagu wracali do Niemiec, mówili, że jest wszystko w porządku, a później jak uchwała została podjęta, i to warto zauważyć, tekst uchwały czytał wtedy wicemarszałek Tusk. Tak? I warto to zauważyć i cały parlament stał od lewa do prawej. To był szok w Niemczech. I to jest polityka ministra Macierewicza. To jest jego osobista zasługa, ale
Jeżeli pan mówi o swoim przyjacielu Jarosławie, czy nie warto by usiąść teraz w Polsce i się zastanowić, czy by nie zrobić sensownego ośrodka studiów polsko-niemieckich? Panie Wysokie, ale jak pamiętajmy o hierarchii. Ja wiem. Jarosław Kaczyński jest szefem największej partii, mającej największe poparcie w Polsce. Ja jestem skromny publicystą, w dodatku trochę chorowity, prawda? Więc z tej szanowni, nasza przyjaźń tam datuje się, no, szczególnie z Lechem, prawda? Jeszcze z Zetów, to jest jedna sprawa. No i namawiam. Przyznaję się, że z Macierewiczem długie godziny spędziliśmy na rozmowach o Niemczech, tak. I myślę, że może to również jakby było użyteczne dla niego w tych sprawach. No, Jarosława też namawiam, no ale i pana namawiam, i państwa wszystkich, w ogóle no Polaków zamieszkałych w Niemczech, do aktywności w tej sferze. Tutaj to trzeba koniecznie wywalczyć sobie to, co nam się należy, ale bo cel jest ważniejszy jeszcze nawet niż sytuacja Polaków w Niemczech. Polacy w Niemczech mogą być, że wiem, tym kołem rozruchowym dla zmiany w ogóle stosunków. To naprawdę, no, proszę państwa, mamy takie kwiatki jak to wydarzenie, gdzie Wałęsa mówi Rosjanom, że Polskę należy przyłączyć do Niemiec. No, proszę, no to pachnie zaborami, prawda? Żeby odłączyć tych ludzi od polityki, no to trzeba samemu tą politykę stworzyć. Więc bardzo państwa zachęcam do aktywności. Dziękujemy bardzo, ale też liczymy na wsparcie z Polski również przez pana osobiście. Ale ja mam pytanie. Na stole stoi książka, najnowsza książka pana Sławomira Cienckiewicza, Wałęsa, człowiek steżki. Jest to drugie wydanie pana Cienckiewicza na ten temat. Nie wiem, czy pan już ją czytał, ale według wiedzy pana, czy powstają jeszcze więcej takich książek? Jest dużo jeszcze nieodkrytych kart, dużo teczek jeszcze jest. Czy są elementy, które w ogóle nie są znane opinii publicznej? Straszne pytanie. Straszne dlatego, że zawartość tej książki jest straszna. Tam są nowe rzeczy zupełnie. Znam tą książkę, no, w jakimś stopniu no, przyłożyłem się do zawartości niektórych elementów, na przykład w ten sposób, że to ja uzyskałem z prokuratur dokumenty śledztwa, które toczyło się w Urzędzie Ochrony Państwa po odejściu Wałęsy z prezydentury w sprawie ukradzionych tych akt tego Borka, prawda? No więc to są rewelacyjne materiały. Tam między innymi dostałem ten dokument o tym, że Wałęsa między innymi ukradł 6-stronicowy stenogram swoich rozmów z 14 i 15 grudnia 70 roku, co całkowicie odwraca, jeszcze pogarsza ten obraz współpracy Wałęsy z mordercami grudniowymi, bo się okazuje, że no, na filmie to jest w ten sposób, że tam zastraszonego człowieka, tutaj za krwawe ściany, jakieś ciągną, jakieś ciała, jakieś zwłoki, strzelanina, czołgi i tak dalej, i biedak coś tam nie wie, co podpisuje, prawda? Okazuje się, że on przystąpił do grudnia jako ich człowiek, jako przedstawiciel tak zwanego aktywu robotniczego i był na usługach SB od 14 grudnia 70 roku i z nimi realizował politykę pacyfikacji buntu. Więc to jest książka straszna, jeżeli chodzi o zawartość. A powiem, że jeszcze straszniejsze jest to, że oczywiście ona nie jest pełna, bo nadal pracujemy nad poszukiwaniem brakujących elementów. Każdy właściwie miesiąc przynosi jakiś jeszcze nowy dowód. Już od momentu zakończenia pracy nad tą książką już można by jakieś uzupełnienia dodawać. No, sprawa Lecha Wałęsy jest sprawą no, rozwojową nadal. No, jest ta sprawa na przykład bardzo ważna, czy był i co robił jako według tych... Cenckiewicz znalazł poza znanym już źródłem, czyli tym funkcjonariuszem SB Stachowiakiem, który potwierdził, że widział w teczce Borka, którą on prowadził jako funkcjonariusz, ten dokument zielony, który świadczył, że Wałęsa był agentem WSW w czasie służby wojskowej i znalazł się drugi wysoki funkcjonariusz Biura Studiów SB,
który potwierdza, że Wałęsa była agentem. Tam są różne inne okropne rzeczy, jakby już po zamknięciu prac nad tą książką nadchodziły informacje no, żenujące, kompromitujące, które powodują, że ja byłem, oglądałem film Wajdy, to tutaj trzeba powiedzieć, że ale to już, już pomijając te informacje publicznie nieznane, to co wiadomo o Lechu Wałęsie każe określić Wajdę jako podłego Łukasza. Bezczelnego, podłego Łukasza. I po tym filmie ja przeczytałem, znaczy po poznaniu tej książki, ale po poznaniu się innych materiałów, przeczytałem wywiad z Wajdą i Wajda mówi, że nie ma dowodów na to, że Wałęsa był agentem. Może brakuje tego. Dowodów na to, że dzisiaj, bezpośrednich dowodów, bo są objawy, że do dzisiaj jest trzymany na krótkiej smyczy przez Jaruzelskiego, Kiszczaka i cały ten aparat, również rosyjski. Bo chodzi o to, to Macierewicz właśnie ujawnił, że przed rozmowami, przed traktatem tym polsko-rosyjskim przyszła informacja, że Rosjanie mogą szantażować Wałęsę jego teczką. Tak? No więc mogą, nie tylko mogli, ale i mogą i robią to nadal. No i to, co widzimy jako Lecha Wałęsę, przywódcy Solidarności, to tylko jest kukła pociągana za sznurki tego, kto ma odpowiednią końcówkę. Pan wspomniał o filmie właśnie, który obecnie jest. Ja będąc w Polsce przed paroma dniami zauważyłem na mieście, po którym się poruszałem, plakaty również o tym filmie informujące, ale co było charakterystyczne, to dużo było naklejek na ten film, TW Bolek, zdjęcie Bolka i data, godzina, miejsce spotkania były zaklejane, także po prostu odruch społeczeństwa jest jeszcze zdrowy. No tak, ale to jest propaganda państwowa prowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, to jest formacyjne. Wszystkie dzieci, cała młodzież ma obowiązkowo ten film obejrzeć, prawda? Więcej. Ministerstwo Edukacji wydało takie pomoce naukowe, dydaktyczne, na czerpanym papierze, gigantyczne pieniądze na to wyrzucono, gdzie nauczyciel, czy chce, czy nie chce, bo to może mieć różne stanowisko i na przykład powiedzieć dzieciom coś niekorzystnego dla Lecha Wałęsy, no to tutaj jest zmuszony, musi deklarować to z tego podręcznika, że Lech Wałęsa był największym polskim patriotą i jemu zawdzięczamy obalenie komunizmu i wszystkie inne dobra. Ja państwu powiem tak, wczoraj wieczorem dotarliśmy o północy tutaj do Berlina, na chwilę włączyłem telewizor i akurat to przypadek i włączyłem w ZDF-ie szedł ten film Unsere Mutter, Unsere Vater. Akurat ta scena, dosłownie ta scena, gdzie Akowcy tam atakują ten pociąg, to jest symboliczne. Te dwa filmy o kłamstwo o Wajdzie i kłamstwo o AK są paralelne. I z taką samą siłą te dwa filmy prezentuje się tu publiczności niemieckiej, patrzcie jacy są Polacy, a tam się pokazuje Polakom, patrzcie jacy byliście głupi. Bo to nie wasz wysiłek, nie pokolenia, nie setki tysięcy ofiar, nie okupacja niemiecka, nie okupacja sowiecka, nie Katyń, Auschwitz i tak dalej, tylko Lech Wałęsa wam przyniósł na tacy wolność. Jego całujcie po nogach, prawda? Do niego się módlcie. To jest to straszne kłamstwo. Szanowne państwo, co my w Polsce potrzebujemy, to jest moralna rewolucja. To są słowa od Lech Aleksander Kaczyński. On by to chciał. Moralna rewolucja. Przecież Tusk, on pracuje dla Niemczech, a Komorowski pracuje dla Rosji. Putin jest jego pracodawca. Tusk to profesjonalnie zorganizował, że on zabił prezydenta i 96 Polaków, a tutaj może siedzą 96 Polaków. Tusk nie lubi dzieci, on nie kocha Jezusa.
i on jest złym ateistą, ale są też dobre ateiści, jak Józef Piłsudski. I jeszcze raz ja powtarzam, w Polsce my potrzebujemy moralną rewolucję, bo inaczej Polska nie będzie i koniec. Ludzie, wy musicie stać i ten rząd obalić jak pan Piłsudski w 1926 roku. Tylko rząd obalić! Brawo. Bo Tusk jest świnia! Tusk jest świnia i Tusk nas nie lubi. My jemu jesteśmy obojętni. On patrzy jak figury na nas. Tusk jest świrem po prostu i Tusk jest słaby. Tusk jest słaby. Co do kwestii, czy Polsce potrzebuje zmiany moralne, to nie ma tutaj pytań, to jest oczywiste. Całe działania tego obozu patriotycznego są nakierowane właśnie na to. Do pańskiej wypowiedzi to ja się odniosę tylko w ten sposób, że oczywiście o żadnym utrzymaniu zamachu majowego nie ma mowy, bo Polska międzywojenna to był kraj, który został wyzwolony przy pomocy broni, przy pomocy wojska i obroniony przy pomocy wojska. I to były to oddziaływało na całą historię II Rzeczpospolitej. Wychowanie patriotyczne, szacunek do racji stanu był możliwy w państwie, którego wolność wywalczono i na którego czele stali patrioci. Trzecia RP nie jest państwem wywalczonym, jest państwem uzyskanym za darmo niejako, no, z łaski Jaruzelskiego i Kiszczaka i ludzi, którym on, jak oni to mówią, nałożyli im te aureole, prawda, które mogą w każdej chwili zdjąć, prawda, i zrobić z nich no, miazgę, ale właśnie Polska została ustanowiona przy okrągłym stole jako popychadło, jako rodzaj kontraktu już nie między Polakami, a między Związkiem Sowieckim i Stanami Zjednoczonymi w sprawie jakby, dokładnie tak, Polską zapłacono za zjednoczenie Niemiec. Wolnością Polski, w tym sensie. Amerykanie poparli okrągły stół i poparli Jaruzelskiego na prezydenta w ten sposób, gwarantując Sowietom, że nie mają wrogich wobec Sowietów zamiarów. Oddajcie nam NRD, a my zostawiamy Polskę po waszej stronie. To był ten kontrakt. I ten kontrakt został rozpisany na głosy. Polacy macie się pogodzić, Bush przyjechał do Warszawy i kazał, wymuszał, i ambasador amerykański wymuszali na posłach i senatorach OKP głosowanie za wyborem Jaruzelskiego. To był ten prawdziwy kontrakt. Polska jest ofiarą, wolność Polski jest ofiarą zjednoczenia Niemiec. Myśmy za to nic nie dostali, myśmy na tym rzeczywiście autentycznie przegrali, ale nie dlatego, że nieskutecznie broniliśmy się przed zjednoczeniem Niemiec, tylko dlatego, że w ogóle byliśmy przeciwko zjednoczeniu Niemiec. Straciliśmy większe szans, które wtedy stały przed nami otworem. Dzień dobry. Na wstępie chciałem serdecznie powitać rodaka z Trójmiasta Dostojnego i wyrazy uznania za niezłomność, te wszystkie procesy są bardzo ważne. Tak, co do pytania, to chciałem tak może szerzej, taki bardziej historyczny kontekst tutaj do tej dramatycznej wypowiedzi. Oczywiście, że te 25 lat, o których pan wspomniał, że będziemy, w przyszłym roku będzie rocznica okrągłego stołu, chciałbym na to spojrzeć właśnie z takiej szerszej perspektywy. Obawiam się, że cała prawda o tym, w jakim my w tej chwili państwie, w jakim układzie żyjemy, ona już się manifestowała w filmie Jacka Kurskiego Nocna zmiana. Tam było widać te same twarze, tych samych graczy czy piątów, bo wiadomo, gdzie są teczki. To są ludzie, to są najemnicy, to są przede wszystkim zdrajcy, to jest niewyobrażalne szmalcownictwo, klientelizm. I w dalszym ciągu te same facjaty, te same obrzydliwe facjaty od 1992 roku oni grają. Ale co jest najgorsze, że
że ten cały system, tą całą spuściznę po komunistach oni doprowadzili do perfekcji, bo mają w tej chwili wszystko, mają media, mają władzę, robią co chcą. No i mają przede wszystkim 38 milionów narodu, który głosuje dwukrotnie, wybiera właśnie zdradziecką partię i tą całą koalicję. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby po prostu nie naród Matołów, który dał się po prostu doprowadzić do tego otumanienia, bo to jest jakiś wymiar prawie diaboliczny. Ja sobie nie wyobrażam, że człowiek typu Palikot może 15% poparcia uzyskać, tak? I później osoby, które się mienią katolikami... 15% z 40 paru procent. Tak, tak, tak. I te osoby z czystym sumieniem później idą i uczestniczą w mszy świętej. Wydaje mi się, że patrząc po ludzku nie jesteśmy chyba w stanie posprzątać tej śmierdzącej stagni augiaszowej po tych postkomunistach i liberałach wszelkiej maści. Wydaje mi się, że no, potrzebna jest jakaś ogólna krucjata rzańcowa, ale przede wszystkim takie inicjatywy też, o jakich pan mecenas wspomniał. Musimy się jakoś właśnie jednoczyć, organizować tutaj na emigracji w formach, nie wiem, Gazety Polskiej, Gazeta Warszawska, jakieś takie kółka spotkań, tematy historyczne i polityczne. Dzień. Także no właśnie do tego chciałem nawiązać. Co tutaj zrobić, żeby ten układ obalić, żeby przebudzić naród? Proszę Państwa, no tutaj trzeba koniecznie powiedzieć, że no polityka, szczególnie polityka w skali narodów, państw, nie dzieje się tak od... To nie jest taka sytuacja jak w dzienniku telewizyjnym, znaczy, że z dnia na dzień są jakieś newsy, które i nagle dochodzi do jakichś przełomów, zmian. Czasami są wydarzenia, które powodują wielkie wzburzenie społeczne, ale naprawdę telewizje czy tam mediów są zawsze mniej ludzi. Większość żyje poza tym wszystkim, żyje swoim ciężkim trudem codziennym i nie obserwuje tego szczegółowo. Także głębokie przeobrażenia polityczne są możliwe tylko w takich długich okresach historycznych jako takie fundamentalne zmiany nastroju. No, oto takim przełomem był sławny sierpień 80 roku, kiedy tam sytuacja zaczęła się wcześniej, można mówić o grudniu 70, ale powiedzmy w 76 roku, później powstał KOR, później powstało ROPCIO, później powstały wolne związki zawodowe. Później te strajki tak się chodziły, tak po kościach, jakby tak po Polsce, tam i sam, aż w końcu wybuchł ten jeden wielki strajk i wszyscy się chcieli zapisać do Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku i powstała Solidarność. I, no i cały, nie tylko my w stoczni siedzieliśmy i ze zdumieniem patrzyliśmy na swoich rodaków, jak to myśmy nie wiedzieli, że my żyjemy w takim cudownym kraju i że nasze społeczeństwo jest takie fantastyczne, bo przecież gdyby nie było poparcia ogólnopolskiego, to by tam tą gromadkę tych szczurów w tej stoczni wygnieciono by nas jakimś tam gazem, prawda? Więc byśmy przegrali. To naprawdę było dzieło ogólnonarodowe. I to są długookresowe zmiany nastrojów. Ja myślę, że do takiej zmiany właśnie w tej chwili dochodzi. I powiem, że nawet widać jakby drugą stronę tej zmiany. Tak jak przed sierpniem 80 władze komunistyczne próbowały coś tam robić, jakieś reformy wprowadzać, tam były jakieś plany, wybory zarządzono przecież takie wtedy niebywolne, to był fenomenem, niby ewenementem w skali bloku, a że to nic nie pomogło, zmieciono tego Gierka razem z całą ekipą, to teraz oni, czyli ta strona postkomunistyczna, jednoczy się, jakby pan wspomniał, że to są te same twarze. No właśnie do rządu ma wejść Leszek Miller, zaufany człowiek KGB. Bo czyli Donald Tusk, zaufany człowiek Służby Bezpieczeństwa, nie był agentem, ale był człowiekiem, na którego Służba Bezpieczeństwa postawiła, jako na młodego, rozwojowego polityka i on to zaufanie, godnym tego zaufania do dzisiaj, że tak powiem, stoi na posterunku, tak jak go tam ustawiono, no ale on właśnie razem z Millerem mają Polską rządzić. Myślę, że to jest taki symboliczny obraz końca tego układu. Skoro oni się jednoczą, skoro oni się chwytają brzytwy, to naprawdę... Nie mam
naprawdę myślę, że to już niedługo potrwa. Ja mam pytanie do pana. Pan napisał taki list, pomimo przykrości, które pan otrzymał od Lecha Wałęsy, jemu złożył życzenia. Takie bardzo ładne życzenia, czego pan mu pożyczył. Że uważam, że od pana przykład płynie właśnie, jak należy reagować. Nie tak emocjonalnie, po prostu musimy bardziej panować nad swoimi emocjami, bardziej się rozwijać w kierunku właśnie tego zatrzymania tych emocji. Bo to są, że przecież my, nas nie stać na tego Piłsudskiego, my nie mamy tego Piłsudskiego, a braki są bardzo duże. Zaniedbania. Bardzo pani dziękuję. Rozumiem, że pani przyjęła formę tego listu pozytywnie, ale ja powiem pani na temat tego, tej konieczności opanowania się. Nie jestem pewien, że ja mam rację. Ja myślę, że takiemu narodowi jak Polacy potrzebne są różne postawy. Takich, nazwijmy to, głodowców jak ja, ludzi skłonnych do porozumienia, do kompromisu, ale potrzebni są również tacy twardziele jak Antoni Macierewicz. To, że ja się z nim naprawdę przyjaźnię, to myślę, że to jest właściwa formuła. Nieustępliwość, twardość, słowo Mickiewicz, on mnie ciągle poucza. Co ty tak się nazgaisz, co ty tak ten, rozumiesz tą drugą stronę, to trzeba, że jak powiem, czasami. Ale pan Macierewicz jest nad tą emocją panuje, pomimo tak, że on. Zgoda, ale mi chodzi o taką różnicę poza, że Antoni, jak nie mówiąc, zapiął kmicica w tym artykule, to tam ostro mi na to uszu, no ale to już inna kwestia. Proszę państwa, ale oczywiście, że chodzi o te życzenia, o ten artykuł w tygodniku w sieci, to przecież nie chodziło o moje osobiste interesy. To, że Wałęsa wytacza mi te procesy do końca, to jeszcze bardzo daleko, to raczej początek, po 8 latach jesteśmy nadal, zdaje się, na początku, to dzięki temu, że mam nowe dokumenty, nowe dowody, nowych świadków, ale to chodziło o interesy polskie. No przecież, no proszę mi wierzyć, że jest trochę sentymentów z tym, no znałem tego człowieka, no oczywiście on nie tak wyglądał, jak tutaj, no był mały, wystraszony, on trzymał ulotkę w rękę i ona mu drżała w rękach, nie potrafił przeczytać słowa z tej ulotki. I gdy przyszedł do mnie w 78 roku, no, to na filmie Bajer go pokazuje jako olbrzyma, który wie co robić, a on przecież proponował zabijanie milicjantów. To jest terrorysta, człowiek który nas namawiał, wciągał w taką prowokację zbrodniczą, która by skończyła się, no nie wiem o czym, no więzieniami, dożywociami i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy, no to myśmy mu powiedzieli, co pan wygaduje, to są zupełnie od rzeczy, tu właśnie nie ma, to nie jest sytuacja, w której dla Piłsudskiego, w której trzeba by organizować polską organizację wojskową, tylko tu trzeba innymi środkami walczyć. To myśmy do tego nauczyli, w filmie to jest pokazane odwrotnie. On przychodzi i uczy nas, że trzeba pokojowymi metodami. Ten facet, który chciał zabijać. No więc ale wracając do tego listu, czy tych życzeń. Proszę państwa, jest faktem, że gdyby Lech Wałęsa któregoś dnia przeżył iluminację, no co, jak wiemy, chrześcijanie zawsze jest możliwe. Święty Paweł brał udział w mordowaniu pierwszych chrześcijan, prawda? No i na drodze do Damaszku jakaś siła go zwaliła z tego konia czy osoba? Z konia. I co? I stał się naszym nauczycielem. To nie mówię, że Lech Wałęsa ma przeżyć podobną eliminację i wrócić do, czy stać się dla nas jakimś wzorem, ale może nam dać bardzo dużo. Gdyby Lech Wałęsa opowiedział, usiadł, to naprawdę nie byłby problem, żeby chociażby telewizję Republika na przykład usiąść i tak sobie, nie mówię przez godzinę, ale przez wiele godzin, może przez wiele dni, nawet może przez parę tygodni, usiadł i zaczął opowiadać swoje życie, tak jak ono naprawdę wyglądało, jak wyglądało to podłe życie najemnika w
komunistycznego, esbeckiego, jak zdradzał, za ile brał, co z tym robił, dlaczego to robił. Gdyby się wyspowiadał, bo on jest jako prezydent, jako działacz publiczny, jako człowiek, który się dorobi na Solidarności, to są jego własne słowa, jest zobowiązany dokonać spowiedzi przed narodem, który oszukał. Gdyby to zrobił, to efekt byłby naprawdę niesamowity. Myślę, że można marzyć o takim wydarzeniu, prawda? Ale wyobrażając sobie, jak to by wyglądało, to naprawdę skutki byłyby nie tylko dla Polski. To by wstrząsnęło całą wschodnią Europą, bo nie ma czasu na takie prezentowanie Państwu tych wydarzeń, ale właśnie nawet nie parę dni temu byłem w Warszawie i tam w ośrodku Karta odnalazłem takie czasopismo bardzo, bardzo, bardzo mało dostępne, naprawdę nie wiem, najbardziej wydawane podczas okrągłego stołu. I tam swój artykulik odnalazłem. Dopiero teraz właśnie przygotowując publikację o okrągłym stole, to tego poszukałem i znalazłem tam. I tam pisałem w trakcie okrągłego stołu, że w lutym 1989 roku, że Polacy mogą sobie ostatecznie zrobić okrągły stół już i sami sobie nałożyć kajdany, jeżeli tego bardzo pragną, prawda? Ale odpowiedzialność Polski jest większa. To jest nie tylko za Polskę. Odpowiedzialność Polaków jest nie tylko za Polskę, ale za całą wschodnią Europę. Że jeżeli my zgodzimy się nałożyć sobie kajdany, to my budujemy postkomunizm całą Europę Wschodnią. To będzie wzór i dzisiaj oni mówią. Okrągły stół stał się wzorem, eksperymentem, który został powtórzony we wszystkich innych krajach, no poza Rumunią akurat. Ale i na tym zbudowany jest cały współczesny porządek europejski. Na tym, że z krajów posowieckich stworzono półniewolnicze bantustany czarnorobotnych, którzy mają wysługiwać się tam właśnie niemieckim, angielskim czy innym panom, to rzeczywiście jest ta sytuacja. Więc gdyby Wałęsa ujawnił swoją rolę w organizowaniu tych działań, to byłby to wstrząs, który miałby naprawdę daleko idące konsekwencje. Także odchodząc od moich porachunków z Lechem Wałęsą, to ja jednak powiedziałem, że ja bym, gdyby Lech Wałęsa się zgodził na taką rozmowę, to ja bym mu o to go poprosił i mu za to podziękował, bo dobro społeczne mogłoby z tego wynikać naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Może to Przepraszam, tutaj. Tylko moje kontakty z Rekawacą to na razie są tylko na sali sądowej. A na sali sądowej próbowałem z nim nawiązać kontakt. To jest 8 lat w procesie. Niedawno w Sopocie mieliśmy. W sierpniu czy wrześniu? We wrześniu była ostatnia rozprawa, na której byłem Lech Wałęsa osobiście. I ja od 8 lat próbowałem go, mojego starego przyjaciela, spotkać oczami. Chyba jak to jest. Siedzimy naprzeciwko siebie, prawda? Powód pozwany. I ja tam czasami tam coś, żeby on odruchowo spojrzał na mnie. On 8 lat nie odważył się spojrzeć mi w oczy. Wie pan, trochę trudno mi tak. On nie chce ze mną rozmawiać, ale stąd są te publiczne. Myślę, że to jest ważne. On czyta, on śledzi to wszystko, co o nim jest napisane. Śledzi całe jego otoczenie, mu podsuwa. Także czekam na reakcję. Krzysztof Raniewski. Ja chciałem nawiązać do wątku śmierci Janusza Samsonowicza z 83 roku. Z tego, co wiem, był odpowiedzialny za rozliczenie Wałęsy za fundusze pozyskiwane z zagranicy na Solidarność. Coś takiego. Nie miał dostępu do informacji. Właśnie. I moim zdaniem został te morderstwo zostało sfingowane i czy pan mógłby coś doprosić? Proszę bardzo. No bardzo się cieszę, że coś się w tej sprawie dzieje. Zaczęło dziać. Dosłownie miesiąc temu były przesłuchiwane przez prokuraturę i Instytutu Pamięci Narodowej w tej właśnie sprawie. No, okazuje się, że śledztwo trwa. Tam grupa ludzi, między innymi Zenon Kwoka, tacy działacze Solidarności, tam nie zasypiali. Ja byłem zajęty innymi sprawami, między innymi Tadeusza Szczepańskiego, tam opłacałem tam adwokatów w tych sprawach wznowienia
śledztw, tak jak częściowo się udawało, częściowo nie. No, sprawą Samsonowicza się nie zajmowałem. No, uważałem, że po pierwsze jest to obowiązkiem jego przyjaciół z Ruchu Młodej Polski, prawda? No, Olka Hala, no, Tadeusza Rybickiego, który już zginął w Smoleńsku, ale no, tego środowiska, które jest silne i bliskie władzy. Borusewicz nie był z tego środowiska, no ale trudno. No tak, ale ogólnie biorąc, to jest jego obowiązkiem, bo był również uczestnikiem tej działalności antykomunistycznej w tym mieście, prawda? Więc wypadałoby się tym zająć, ale Borusewicz nic w tej sprawie nie robił. Dobrze, IPN coś robi, śledztwo trwa. Nie chcę, tutaj pan sugeruje jakieś konkretny przebieg tych wydarzeń. No ja nie chcę, złożyłem zeznania, prawda, prokurator pracuje, myślę, że miejmy nadzieję, że niedługo dojdziemy do jakichś ustaleń, które będą no, dalej idące niż te, na przykład, które dotyczą tego kolegi, na którego w filmie, obawiam się, jak Państwo będzie, on się zwiastunie tego filmu, jest taka scena, jak przytapiają w wannie zbecy jakiegoś człowieka, prawda, to jest właśnie współpracownik Lecha Wałęsy, którego zamordowano i w tej sprawie pomagałem rodzinie wznowić śledztwo, to z oporem szło, ani Wałęsa się wyparł się tej rodziny, rodzicom powiedział, że nie znał tego człowieka, że nie pamięta. To jest niesamowite, sąsiad, człowiek, który bywał u niego, coś tak nieprawdopodobnego. On się wyparł księdza Popiełuszki, no ale dobrze, ksiądz Popiełuszko był z Warszawy, a to był jego kolega, młodszy kolega, człowiek, za którego był odpowiedzialny i on go całkowicie zostawił SB-ką i palcem nie kiwnął, żeby pociągnąć do odpowiedzialności morderców. To jest miara uzależnienia tego człowieka. On się tak boi byle drania z SB, że własnego przyjaciela odda na zapomnienie. No i tam udało nam się to śledztwo wznowić. Zmusiliśmy tego prokuratora, żeby Wałęsę przesłuchał drugi raz. Wałęsa coś tam powiedział, znowu tam troszeczkę zresztą ciekawych dość rzeczy powiedział, bo przy okazji się sam siebie obciążył, bo no już nie będę ale w jakimś czasie znowu prokuratora umorzyła. Złożyliśmy sprawę do sądu, sąd poparł decyzję prokuratury, złożyliśmy sprawę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, czekamy na rozpatrzenie. Miejmy nadzieję, że z Samsonowiczem będzie lepiej, że prokuratura wpadnie na jakieś. Mam jeszcze pytanie do pana. Pan był dosyć blisko zaprzyjaźniony ze świętej pamięci Anną Walentynowicz. Rozmawiałem z nią kilkakrotnie i ona też wspominała o tak zwanej motorówce. O tym, że podobno ten człowiek, który tą motorówką dowoził Wałęsę i jeszcze żył, czy wtedy, czy nadal żyje? To jest jedno pytanie. Nie, to może po kolei. Krótko będę odpowiadał. Ja znalazłem, ja prowadziłem śledztwo na temat tego, w jaki sposób Wałęsa 14 się dostał do stoczni. Biorąc pod uwagę również, że to mogło być motorówka. Tak. Znalazłem wielu świadków, między innymi no, wierzę w to, że wykryłem prawdziwy przebieg wydarzeń rankiem 14 sierpnia 80 roku i że Wałęsa wprowadzał do stoczni tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie kolega, no Jurek Kozłowski, mój też kolega właśnie, który był agentem do rozwiązania SB, od grudnia 70 do rozwiązania SB. Zaufany Wałęsy, Wałęsa go zrobił szefem ochrony zjazdu Solidarności, był dość prosty człowiek, a mimo to był w komisji zagranicznej, no to by pokazywało, że Wałęsa roztaczał pieczę nad ludźmi, którzy wiedzieli o nim, jak się to sobie stoczy. Ale w każdym razie, po godzinie 10, 14 sierpnia Wałęsa, według wszystkich badań, wszedł do stoczni po takiej skrzyni na piasek. Tam z tej skrzyni się wchodziło na taki baraczek, gdzie był magiel. Z tego baraczku magla, no to już naprawdę dzieci przeskakiwały, jak im piłka przeleciała przez muł i tam wchodziło się do stoczni. Tam jest ze stoczni wynoszono również materiały, tam też, prawda, stocznia miała zagraniczne cenne rzeczy, więc
wymiana handlowa odbywała się również tą drogą. I tam Władysław szedł i w ostatniej chwili biegnąc stamtąd, świadkowie widzieli to, że on tam biegnie z tamtej strony, przybiegł na tą koparkę i tam jako ostatni został dopisany do składu Komitetu Strajkowego. Ale to znaczy jednak przeskoczył ten mur, tak? Tak, ale to nie wyklucza motorów. Okay. To nie wyklucza motorów. W trakcie tych badań uzyskałem zeznanie byłego szefa Związku Metalowców, stocznie należały do Związku Metalowców, i on zgodził się na to, żeby rozmowę nagrać. Mam to nagranie przedstawione sądowi. I on twierdzi, że widział Lecha Wałęsę w gabinecie Ciszbacha. To znowu wytłumaczyło rolę Ciszbacha dzisiaj. To jest człowiek fetowany na salonach solidarnościowych jako rzekomy nasz człowiek. Ale to oczywiście człowiek, który pracował z SB bardzo blisko. W każdym razie ten szef Związku Metalowców twierdzi, że Wałęsa wychodził ze stoczni po rozpoczęciu strajku i prowadził bezpośrednie negocjacje, że go wywożono. I bardzo możliwe, że ta informacja, która dotarła do Anny Walentynowicz po wielu latach, polega na pomyleniu nieco, nawet niekoniecznie dni, ale nawet godzin. Po iluś latach temu człowiekowi. Mam też zeznanie innego, byłego marynarza z tego właśnie kutra, który widział ten kuter jak krąży. On pracował już na innym kutrze, ale widział to kuter, na którym pracował, więc go rozpoznał i kolegów rozpoznał i oni mówili, że wożą tego faceta, tam nawet bez nazwiska w tym sensie, ale on się domyślił, że chodzi o Wałęsę. Także tych potwierdzeń, że Wałęsa motorówką był jakby wożony, jest więcej, ale nie o godzinie 10.15, powiedzmy 14 sierpnia 80 roku. Także jak zwykle bywa, te dwie informacje mogą być prawdziwe. Bo tutaj proponuję panu, żeby pan się udał do Reichstagu, do siedziby Bundestagu, tam z boku jest taki kawałek muru, przez który podobno Wałęsa skakał i z tabliczką. Tak, ale to prawda. Ale to jest ten kawałek? To jest prawda, to jest fenomenalna historia. To warto powiedzieć. Lech Wałęsa w 1988 roku wydał swoją autobiografię. I w tej autobiografii opisuje drogę do stoczni rankiem 14 sierpnia. I tam podaje drogę i miejsce, w którym przeszedł do stoczni. To miało być w okolicach bramy numer 1 przy motorze, przy gazowni. No to jest precyzyjne określenie dla kogoś, kto znał tak. Gazownia leży prawie nad Motławą, więc to z tej strony. A naprawdę wszedł w zupełnie innym miejscu. No właśnie, dlatego nie jest to ta część tego muru. Tak, nie, to jest właśnie tak. Bo to fenomenalne. I w pewnym momencie, jak ja już zbadałem, którędy naprawdę wszedł, ja patrzę, a przychodzimy z tym agentem, byłym agentem, on nam pokazuje, że tu koło tego słupa, tu stał ten baraczek, tego przychodzi, i patrzymy, mówię, o proszę, a tutaj jakiś wymieniony mur. W tym miejscu ten facet, który to organizował, ten taki klamant, rzeźbiarz, bardzo dziwne, musiał mieć kontakty, on z tamtego dokładnie miejsca wyciął ten kawałek muru, który został wysłany do Berlina. Wbrew Wałęsie, bo Wałęsa mówi, że to w zupełnie innym miejscu. No ale to jest teraz mur nieprawdy tu w Berlinie. Nie, to jest mur prawdy, tylko Wałęsa podaje nieprawdę. Aha, bo tą biografię pokazał zupełnie inne miejsce. Tam nie było muru, tam był taki blaszany płot z dziurami zresztą. A to można było przejść. Więc to są bardzo ciekawe rzeczy. No. Proszę bardzo, ten Klaman, jak ja rozmawiałem z Klamanem, mam też tą rozmowę z Klamanem, pytam się, skąd pan wiedział, że on ten przeżył? No proszę pana, tam się uśmiechnął, mam swoje źródła i tak dalej. On odważył się przedstawić ten prawdziwy kawałek muru i Wałęsa ani słowem nie zaprotestował. I w filmie zresztą pokazane jest takie coś pomiędzy tym jednym a drugim miejscem. Takie coś, co może być interpretowane jako to z autobiografii wzięte albo z rzeczywistości. To niesamowite. Bo nawet ta kwestia, gdzie Wałęsa przeszedł przez mur, jest tajemnicą, oficjalnie tajemnicą. Wałęsa podaje nieprawdę. Zgłosił się kiedyś taki funkcjonariusz SB, który
który potwierdził wersję Wałęsy, że Wałęsa przechodził przy prawie numer 1 przy Mogławie. Czyli oni go nadal trzymają na wejście, na wejście do stoczni. No ale jeżeli spojrzymy na ten kawałek, bo tutaj obok Weissstagu i przy momencie, to jest dosyć wysokie. To... Ale to właśnie panu mówię. Przy tym muszę stał. Ten awion, który wprowadził, pamiętacie państwo, w komunizmie tak stały skrzynie na piasek, na każdym podwórku. Była skrzynia tam, to specjalnie ustawione do przerzucania towaru. No, ale rozumiesz, jak mówię, chłopcy po piłkę tak biegają. Skrzynia na piasek, ona miała tak ponad metr, powiedzmy. Taki dwumetrowy baraczek magla, przyklejony do muru też z tego daszu głuchego. No i mur miał tam 2,30, no to już tam... Drugi okay. Czas tego tam nie było, bo to na podwórku. To jest na wewnętrzu podwórku przy ulicy Robotniczej. I ostatnie pytanie. Jak pan się odnosi teraz do tego skomasowanego ataku na zespół parlamentarny tutaj Antoniego Macierewicza i przede wszystkim czy nie potwierdza to pana wersji, że układ powoli się kończy i już kończą się środki? Dziękuję. No miejmy nadzieję, że pan to tak bym po tym trudno sądzić. Takie te matactwa komunistów, postkomunistów, to przynajmniej bardzo długo trwały. Nie wiem, czy się kończy. Ja przytoczę taką historię z moich wielogodzinnych czasami rozmów z Donaldem Tuskiem. W czasie, gdy byłem blisko jeszcze tam, byłem tym doradcą Bieleckiego i ja mu tłumaczyłem, no tak jak w całej tej grupie tłumaczyłem, konieczność ujawnienia agentury, że bez tego nie ruszymy, że nie tylko odsuń nomenklatury odmłady, ale agentów, no bo to, bo oni są zakotwiczeni przy pomocy agentury, to wpływu bezpośrednio agentów. I nie mogłem zrozumieć, dlaczego ten Donald Tusk na końcu, tak, w rozmowie się zgadzał, ten argument słuszny, a na końcu mówił, ale wiesz co, chyba nie warto. I myślałem, że trochę mu rozumu, że tak powiem, się brakuje, no bo skoro nie ma żadnych argumentów przeciwko, to jak możesz nie zgadzać? Jeden dzień, drugi, trzeci, to było charakterystyczne. Zrozumiałem to w 1952 roku, jak obalał rząd Olszewskiego. On dokładnie wiedział, co robił, ale on sam bez agentów byłby nikim, tak? No więc musiał ich bronić. I teraz, czy załamanie się tej propagandy antysmoleńskiej może oznaczać jakiś bliski koniec? No, ona od początku była słaba. Oni teraz napięli tam wszystkie siły, które mogli i się okazało, no jak to się mówi, góra urodziła mysz, tak? Ale czy to już jest znak? No nie wiem, wie pan, to jest dziwne, no tak jak Tusk w sprawie agentów był konsekwentny i twardo ich bronił i broni do dzisiaj, tak i myślę w sprawie zbrodni smoleńskiej wystarczy mu nerwów, sumienie go chyba jeszcze nie ruszy. To trzeba go zmusić, to nie jest tak, że on sam pęka. Proszę Państwa, faktycznie będziemy spotkanie kończyć już. To jeszcze pan jedno pytanie. Dwie informacje. Pan Krzysztof będzie po spotkaniu książki podpisywał, więc książki są jeszcze do kupienia, zapraszamy. Za 4 tygodnie, 17 listopada, zapraszamy na następne spotkanie, które organizujemy. Naszym gościem będzie doktor pani Barbara Petrzak-Radziejowska ze swoją nową książką Co łączy Polaków i będziemy dyskutować wówczas na tematy Polski, Polaków i może o przyszłości Polski, jakie są szanse, aby tą sytuację obecnie zmienić. Ja wszystkich Państwa serdecznie również, bo pani doktor mówi wolniej niż ja i będzie bardziej zrozumiał. Dzień dobry. W książce Sławomira Cenckiewicza, biografii politycznej Lecha Kaczyńskiego, autor opisywał uczestnictwo Lecha Kaczyńskiego w Magdalence i Okrągłym Stole. Jaki miał pan stosunek do tego wtedy? Jaki ma teraz? Pana osobisty stosunek do tego udziału? I czy może, jeżeli byłoby więcej ludzi, którzy tak merytorycznie by chcieli podejść do rozmów z komunistami, wyglądałoby to zupełnie inaczej. Oczywiście, było dwóch, trzech, nie ten jeden Lech Kaczyński. Lech się podjął tego zadania,
również Jarosław. Jarosław też był, Jarosław nie jeździł do Magdalenki. Do Magdalenki jeździł Lech. Brać udział w tych pewnych rozwiązaniach. Podjął się tego zadania po to, żeby wiedzieć. No jednak ktoś, to tak jak Armia Krajowa wysyłała czasami kogoś tam tłumacza, prawda, do Gestapo, żeby wiedział, co się tam dzieje, żeby zajrzeć na drugą stronę. No i Cyckiewicz przytacza moje wspomnienie, kiedy po którejś Magdalence wraca ta nasza delegacja, wchodzą tam do tej, do oceniami z Nikowskim, dzisiejszym pałacu prezydenta prezydenckim, wchodzą do tych naszych pokoi i no i Lech podchodzi do mnie i mówi, wiesz Krzysztof, no, przytaczam może nie dosłownie, tak jak to Krzysztof, co tam się dzieje? Geremek ma ręce po łokcie w górę. I w tym momencie przeskakuje do nas Geremek i mówi, co już obaliliście okrągły stół? No oni wiedzieli, jaką rolę pełni Lech Kaczyński i go izolowali, próbowali. No siła złego na jednego, on niewiele tam zrobił. On był przeciwny kontraktowi w takim kształcie, w jaki on został tam podpisany, ale uważał, że nie można zostawić tego ich samych i trzeba próbować to zmieniać. Tam warto się zapoznać równolegle z okrągłym stołem, trwały zebrania tak zwanego Komitetu Petrowskiego przy Lechu Wałęsie. I tam Jarosław i Lech się wypowiadali się bardzo krytycznie. Zresztą Januszewski, który był też członkiem tego zespołu, wypowiadał się bardzo krytycznie, mówiąc, wtedy wszystko było jasne właściwie, właśnie to dowodzi, że wszystko było jasne. I on mówił, poczekajmy, ten pociąg bez nas nie odjedzie, to im się spieszy, to komunizm się wali. Władza sama przyjdzie do nas, w tym wypadku no, naprawdę, co mamy brać od nich od okruchy? Ale właśnie no, nawet Jan Olszewski wtedy nie wiedział, nie znał skali agentury, nie wiedział, że jego koledzy, znajomi, czasami przyjaciele, mają podwójną lojalność. Więc no, moja ocena udziału Kaczyńskich w tym no, była taka, no, ponieważ ich znałem i oni dość szczerze ze mną rozmawiali. Tak tytułem przykładu przytoczę Państwu skalę zakłamania, która wtedy tam panowała. Ponieważ w pewnym momencie oni się zorientowali, jak ja mam stanowisko, ja mówię o zdradzie jasno. Irenka Wójcicka, no, dzisiaj doradczyni prezydenta Komorowskiego do spraw społecznych, zapytała mnie, Krzysztof, czy naprawdę uważasz, że to zdrada? Ja mówię, tak, Irenko, to zdrada. No, jak mówię, służy dzisiaj Komorowskiemu. Także to nie było tajemnicą i podczas zebrania Komitetu Obywatelskiego podchodzi do mnie Jacek Kuroń i chcąc mnie zamącić w głowie, mówi szeptem na ucho, Krzysztof Sosna, Jaruzelski z Kiszczakiem wprowadzą nas do NATO. No to było, to mniej więcej tak to robiono. Do mnie to było nieskuteczne w stosunku do jakichś ludzi nieznających zupełnie sytuacji. To mogło być skuteczne. Oni chodzili do porządnych ludzi i tajnie przekazywali im, słuchajcie, Jaruzelski to jest patriota, on spiskuje, to jest Wallenrod. On chce rozwalić komunizm z nami. Współpracujmy z nim, z Kiszczakiem, wszystko będzie dobrze. No wie pan, dlatego mówię, po stronie Solidarnościowej byli nie tylko agenci, ale byli też polityczni idioci. Ludzie, którzy się dali takim jak Kuroń, Mazowiecki, Geremek nabierać. No, tak niestety były okoliczności tego czasu. Nie było jeszcze dostępu do książek Cyckiewicza. Jeszcze jest wiele pytań, ale teraz już naprawdę ostatnie. Chciałem się zapytać podczas rządów komunistycznych w Polsce udało się z niezależnym związkom zawodowym, KOR-owi, zorganizować bardzo dobrze struktury podziemne, które wpłynęły na większy opór społeczeństwa. W tej chwili mamy grupę ludzi, pan należy do tej grupy, która heroicznie walczy o odkłamanie, z obłudą i o prawdę. To ponosi, za tym są pewne bardzo duże koszty. Jaka jest teraz sytuacja i z czego, z jakich środków
jest to finansowane, pana procesy, pana kolegów, czy jest możliwość zrobienia czegoś takiego jak wtedy, to znaczy stworzenia po prostu komórki, do której można wpłacać pieniądze, które będą przekazywane dla ludzi, którzy właśnie ponoszą olbrzymie koszty sądowe. Czy jest to możliwe? Jestem pierwszy, mogę organizować. To bardzo zachęcam. Szanowny panie, szanowni państwo, sytuacja jest naprawdę niesłychanie trudna, no bo ja przyznaję, że złożyłem Jarosławowi Kaczyńskiemu propozycję stworzenia fundacji wspomagającej osoby represjonowane. Ja przypomnę, że pierwszy raz mnie podano do sądu 5 czerwca 1992 roku, następnego dnia po obaleniu rządu Olszewskiego, Rokita podał mnie do prokuratury generalnej z oskarżenia, że znieważyłem najwyższe władze państwowe, twierdząc, że Mazowiecki i Skubiszewski są agentami rosyjskimi. No, ja skądinę tak nie mówiłem, ale tak oni to zinterpretowali. Mi ścigano, tamten proces trwał 8 czy 9 lat, już teraz nie pamiętam. Ale później, po zakończeniu procesu, złożyłem Jarosławowi Kaczyńskiemu propozycję, żeby stworzyć taką fundację, która by ludziom pomagała. No do dzisiaj to nie powstało. No osobiście uważam, że to, o czym pan mecenas tutaj mówił, może jest ważniejsze, bo to sprawa polityki zagranicznej jest dla państwa ważniejsza od losów ostatecznie tam ludzi, których ten cały układ postkomunistyczny dręczy. Ale oczywiście ja uważam, że to było bardzo potrzebne, ponieważ ja nie jestem jeszcze w takiej złej sytuacji, ponieważ mam trochę kilku przyjaciół i nieźli prawnicy im pomagają. No i trochę przyznaję, trafiam od czasu do czasu na przyzwoitych sędziów. No przecież proszę sobie przypomnieć, że 31 sierpnia 2010 roku tam sędzia, powiem nazwisko tej miłej pani, Barbara Malak, w tym sądzie, gdzie tam prezesem był ten Milewski, co to uważał, że Tusk jest jego zwierzchnikiem, no to ta pani orzekła, że ja miałem prawo powiedzieć to, co powiedziałem, że Lech Wałęsa był tajnym sukcesorem, uwolniła mnie od winy i zwolniła mnie ze wszystkich kosztów sądowych i tak dalej. Także paradoksalnie tą sprawę, w sensie materialnym, przegrał Lech Wałęsa, ponieważ on musiał zapłacić te wszystkie koszta, jak żądając ode mnie tam i adwokackie, i sądowe, i żądając ode mnie tych kar, to tam trzeba babium pospłacać i tak dalej. Ja formalnie nie zapłaciłem nic, poza tym, że przez ileś lat musiałem opłacać adwokatów. No więc są również porządni sędziowie, na których miałem trafiać. Ostatnio właśnie też mnie przyzwoici sędziowie obronili w Sopocie. Nie muszę mu płacić tych kilkudziesięciu tysięcy złotych za telewizję i tak dalej. Ale są ludzie w gorszej sytuacji, szczególnie na prowincji. Bardzo by im to się przydało. No mnie trudno apelować, bo to będzie byłoby tak trochę, że ja w swoim imieniu, prawda, się dopominam. Ale to jest męczące. Może najtrudniejszy dla mnie osobiście jest koszt psychiczny jednak. Te ustawiczne wezwania, to trzeba pocztę odbierać, tam odpisywać, polemiki z adwokatami, przesłuchania, no, rozprawy. Tych spraw jest kilka, jak mówię, w tej chwili trzy. Więc to jest naprawdę mozu, tak prawie codzienny mozu. Ale to także, że w moim przypadku może nie chodzi w tym momencie o pieniądze, chociaż groziła mi rzeczywiście katastrofa finansowa, gdyby Wałęsa wygrał. Ale są ludzie, którym naprawdę jest potrzebne. Także jeżeli państwo stworzylibyście taki czy wpłynęli na powołanie takiej fundacji, to byłoby bardzo, bardzo wskazane. Panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo za ponad 2 godziny spędzone wspólnie. To ciekawe. Bardzo się cieszę, dziękuję serdecznie. Stopa, stopa, to nie jest.